Dobry wieczór Państwu. Jak bardzo się cieszę, że ten piątkowy wieczór spędzimy razem. A jest nas blisko 2000. Co prawda nie widzimy się, ale zapewniam Państwa, że będziemy mogli ze sobą porozmawiać, może się spierać, na pewno wymieniać doświadczenia. Ja nazywam się Mateusz Chładki, na co dzień pracuję w telewizji TVN, ale to nasze dzisiejsze spotkanie to jest dla mnie jak taka wspaniała podróż w czasie. To jest podróż w czasie do lat, kiedy pracowałem w programie pierwszym Telewizji Polskiej w redakcji rolnej i prowadziłem przez blisko 2 lata magazyn rolniczy, na pewno Państwu bardzo dobrze znany Tydzień. Więc tematyka naszego dzisiejszego spotkania jest mi naprawdę bliska, no a poza tym jestem też przede wszystkim konsumentem, więc wszystko, co Państwo robią, trafia na mój stół i na mój talerz, więc no, trudno mi się dziwić, że cieszę się z tego naszego dzisiejszego spotkania. A to jest kolejne spotkanie w ramach cyklu Nauka Praktyce. To jest okazja, żeby rozmawiać z ekspertami, to jest okazja, żeby posłuchać tych, którzy naprawdę znają się na Państwa, na naszej branży, żeby wymienić doświadczenia. Jak będziemy je wymieniać między nami? O tym za chwilę, ale dodam jeszcze jedną szalenie istotną kwestię, że nasze dzisiejsze spotkanie, kolejne już nasze spotkanie, powstaje przy wsparciu Funduszu Promocji Mleka i za to wsparcie w imieniu organizatorów szalenie dziękuję. Nadmienię oczywiście, że główny organizator to Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Szanowni Państwo, to tak tytułem wstępu, a teraz trochę informacji technicznych. Otóż przez cały czas trwania naszego spotkania, a będzie się ono składało z dwóch części, seminaryjnej, czyli mówiąc wprost wykładów zaproszonych ekspertów i panelu dyskusyjnego, przez cały czas trwania tego naszego dwuetapowego spotkania mogą Państwo zadawać pytania naszym ekspertom, ale także wymieniać się doświadczeniami i opiniami. Służy temu czat, który już jest czynny na naszej platformie i mogą Państwo tam wpisywać pytania, które kierujecie do ekspertów lub też po prostu, tak jak już parę razy zresztą wspomniałem, wymieniać się wzajemnie uwagami. Jako że jest piątek, to jest świetny czas, żeby odpocząć. No, to jest komfortowa sytuacja. No, przyszło nam żyć w dobie pandemii i nie musieliśmy nigdzie jechać, żeby się spotkać. Można się wygodnie rozsiąść w piątkowy wieczór na własnej kanapie z laptopem, tabletem na kolanach i uczestniczyć w tym webinarze. Ale jako że jest piątek, to jest też czas, żeby trochę się rozerwać. Więc pod koniec naszego spotkania odbędzie się quiz. Do zadania mamy Państwu 4 pytania. Wygrać mogą 3 osoby. Kto wygra? No najszybszy. Oczywiście ten, kto najszybciej udzieli prawidłowych odpowiedzi na wszystkie 4 pytania. Dodam, że do wygrania są naprawdę cenne nagrody. Każdy ze zwycięzców otrzyma takie same, podobne nagrody, nagrody na tym samym poziomie. Nadmienię tylko, że to będą środki na przykład do pielęgnacji wymion, kubek do dippingu i inne przydatne w gospodarstwie materiały. Także dowiadujemy się nowych rzeczy, wymieniamy się doświadczeniami, ale też wspólnie się bawimy, uczestnicząc w tym quizie. Pytania obiecuję, że nie będą trudne, więc najważniejsze będzie to, żeby wykazać się po prostu refleksem i szybkością. Drodzy Państwo, no zależy nam jednak też na tym, żeby każde nasze kolejne spotkanie było lepsze od poprzedniego, dlatego zachęcamy Państwa już teraz do wypełnienia ankiet. Ankiet, w których będziecie się mogli podzielić z nami swoimi wrażeniami z tego webinaru. Ankiety roześlemy Państwu na adresy e-mail, te same, które wykorzystali Państwo do tego, żeby zarejestrować się na nasz dzisiejszy webinar, na nasze dzisiejsze spotkanie. Tak patrzę w moje notatki, myślę, że chyba o wszystkich formalnych kwestiach już powiedziałem, więc wiemy, po co się spotykamy, gdzie i z kim. To czas teraz przejść do kolejnego, ale chyba jednak ważniejszego niż moje powitania. Przed Państwem już teraz prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, pan Leszek Hontzlik. Serdecznie witam wszystkich uczestników konferencji organizowaną przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w formie online. Lepiej zapobiegać niż leczyć problemy z somatyką w stadzie. Rok ten jest wyjątkowy. Bardzo mocno postawiliśmy jako federacja na dostarczenie ogromnej wiedzy do zarządzania stadem, przekazanie wielu instrumentów i właśnie ta nasza konferencja ma temu służyć. Niemniej jednak podstawą tego sukcesu, jakim jest ekonomika w naszej hodowli, jest wyprodukowanie doskonałego surowca, jakim jest mleko, dobrze go przetworzyć i
przekazać go konsumentom w formie zakupu, z którego będą bardzo zadowoleni. Jednym z elementów świadczących o zdrowotności naszych zwierząt, krówek, jest odpowiednia liczba komórek somatycznych. Dzisiejsza konferencja jest właśnie poświęcona tej tematyce, na którą serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo za to zaproszenie. No, proszę bardzo, drodzy Państwo, Pan Prezydent w Państwa domach, u każdego jednocześnie, naprawdę nie lada gratka. A już teraz przechodzimy do pierwszego prelegenta, wybitny autorytet w swojej dziedzinie, wykładowca akademicki, przypuszczam, że doskonale wielu z Państwa znany, czyli pan dr Sebastian Smulski i jego wykład poświęcony higienie i profilaktyce doju. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, właściwie pora taka już, aby się relaksować, zaczyna się weekend, prawda? A tutaj jeszcze taka solidna porcja wiedzy dzisiaj, to w tematyce myślę, że dość ważnej, w tematyce każdego gospodarstwa, każdej firmy, która jest zainteresowana, aby somatykę obniżyć. Myślę, że nie mamy takich gospodarstw, słuchajcie Państwo, w naszym kraju, które by tej somatyki nie chciało obniżyć. Więc tematyka, sądzę, że dzisiejszego spotkania dwugodzinna jest niezwykle cenna dla nas wszystkich. Ja również dziękuję za taką możliwość. Blisko, jak widzicie Państwo, 20 lat tą tematyką i tematyką mastitis zajmuje się już i to aspekt naukowy, i to aspekt praktyczny, aspekt również laboratoryjny. Jak wiemy, to wszystko spina się razem w jedną całość. Ale przejdźmy do meritum sprawy. Tak, chciałem wspomnieć o tym, że bardzo często wspomina się o aspektach, które mogą wpływać na somatykę, o rutynie doju, tak, o środkach do dezynfekcji. To wszystko jest bardzo, bardzo ważne. Ale zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, jak macie na slajdzie przedstawione możliwe sytuacje, które absolutnie nam wpływają na podwyższenie somatyki, czy nawet zwiększenie liczby zapaleń klinicznych. Stres cieplny, myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że to odbija się na somatyce i ten wzrost somatyki obserwujemy od maja niekiedy do października nawet. Tak długo obserwujemy negatywne konsekwencje stresu cieplnego. Z drugiej strony, czy to taki jest potężny problem? Czy sobie nie można z tym poradzić? Słuchajcie, drodzy Państwo, w krajach basenu Morza Śródziemnego temperatura, jak dobrze wiemy, jest znacznie wyższa średnia, a myśmy naprawdę chcieli mieć wyniki takie, jak są tam osiągane. To jest możliwe do zrobienia. Kulawizny, żywienie, tak? Podkwaszenie krów, ketozy, to ma bardzo silny wpływ na zapalenia. Tak? I możemy, mimo szczerych chęci i nawet całej wiedzy pozyskanej, leczyć zwierzęta, leczyć krowy, leczyć wymiona, efekty marne. Niestety, tak może być. Tak może być, jeśli będziemy mieli do czynienia z pozycjami wymienionymi. Oczywiście to nie są wszystkie. Wiemy dobrze, że choroby zakaźne, jakim jest BVD, jakim jest IBR, mogą nam bardzo psuć, kolokwialnie mówiąc, robotę, tak? Gdzie ta jedno, że somatyka będzie podwyższona, drugie, że zapaleń klinicznych, takich, co widzimy codziennie na doju, rano, wieczorem, czy trzy razy dziennie, to widzimy tego znacznie więcej, próbujemy to leczyć, nie działa. Nie działa. Dlaczego tak jest? Bo istnieją pierwotne przyczyny, o których uważam, że się wciąż za mało mówi. Pan prezydent wspomniał. Ja już kilka razy wymieniłem zwrot komórki somatyczne. One są, jak dobrze wiemy, zmorą. Ale gdyby nie one, to po pierwszym zapaleniu wymienia krowa by umarła. Więc one są bardzo potrzebne. Dlaczego zapalenia leczą się tak słabo? Słuchajcie Państwo, z wszystkich narządów, które próbujemy leczyć, płuca, wątroba, przewód pokarmowy,
wy mnie leczy się najgorzej. Dlaczego tak jest? Jedno, że dzisiaj antybiotyk jest, czy lek jest rozcieńczany ogromną ilością płynu, jakim jest mleko. Sama budowa gruczołu mlekowego niestety jest odwrotna niż byśmy chcieli, bo jak podajemy antybiotyk dowymieniowo, to on musi działać wbrew grawitacji i się rozprzestrzeniać. No niestety jest jak jest. Samo ułożenie gruczołu mlekowego, no niestety jest w takim miejscu, gdzie jest narażone w bardzo znaczącym stopniu na to, żeby bakterie się dostały do środowiska, do środka do wymienia. Mleko samo w sobie jest też idealną pożywką dla bakterii. Przypomnijmy sobie, drodzy Państwo, chociaż w następnych wykładach ta tematyka też będzie poruszana, znamy te wytyczne. Czy te wytyczne to są takie cele, do których się powinno dążyć? Myślę, że większość osób zna odpowiedź na to pytanie. Wiemy dobrze, że 400 tysięcy to jest próg wynikający z przepisów prawa. I że poniżej 400 mleko surowe może być skupowane, powyżej nie może. Czy to ma związek ze zdrowotnością wymian w moim gospodarstwie? Nie. 400 tysięcy to już jest spory problem. 100 tysięcy jednostek tworzących kolonii, czyli ilość drobnoustrojów. Czy jak mam 50 tysięcy, to jest dobrze? Czy jak mam 20 tysięcy, to jest dobrze? Słuchajcie Państwo, w gospodarstwach, które odwiedzam, z którymi mam podpisaną współpracę, dobre wyniki to jest 10 tysięcy, to jest 12 tysięcy, tak? Wtedy wiemy, że przygotowywanie i narażenie wymienia jest naprawdę w niskim stopniu. Substancje hamujące, czyli antybiotyki, oczywiście brak. Ta tematyka dzisiaj też będzie poruszona. Zmierzamy, jak wiemy, wszyscy dobrze w kierunku ograniczenia stosowania antybiotyków, jednak to pewnie jeszcze trochę potrwa. To nie jest takie proste, ale z drugiej strony, porównując się do innych krajów Unii Europejskiej, najlepiej nie wypadamy, więc rzeczywiście może warto się zainteresować tym, jak to zmienić, bo świat będzie się zmieniał. Czy my tego będziemy chcieli, czy nie będziemy chcieli, konsument będzie wymagał od producenta mleka z mniejszą ilością antybiotyków i lepszej jakości. Wątpliwości tutaj nikt nie ma, że to będzie ulegało zmianie. Wymagania jakościowe mleka znamy. Niska liczba komórek somatycznych, liczba bakterii, już Państwu powiedziałem, brak antybiotyków. Czy niska liczba komórek somatycznych, czy im niżej, to lepiej? Czy jak mamy, znam takie gospodarstwa, które mają 120 tysięcy komórek somatycznych w raporcie wynikowym pierwszym, czy to dobrze? Absolutnie tak. Im niższa liczba komórek somatycznych, tym mniejsze straty w produkcji mleka. Niestety te gospodarstwa, które mają taki stan, zapewne zauważyły, że są ujemne strony takiego faktu. Jakie one są? To, że takie krowy, jeśli łapią zapalenia wymienia, to bardzo ciężkie stany, takie, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zadziałać, tak? W związku pozostaje pytanie, to czy rzeczywiście warto tak tą liczbę komórek somatycznych nieustannie obniżać? Tak. Zdecydowanie tak, a jak sobie radzić z tego tytułu zapaleniami? Naprawdę dostęp do wiedzy jest w tej chwili, słuchajcie Państwo, bardzo szeroki. Czy po pierwsze, zaczynając od Państwa kontaktu z pracownikami Federacji, którzy te wszystkie informacje, które są dzisiaj przekazywane, wiedzą, znają. Warto zapytać. Lekarza warto pytać, tak? Lekarze wiedzą, jak postępować w takich stanach. Ja też odpowiem Państwu dzisiaj, jako lekarz weterynarii, że na to i są rozwiązania. Szczepienia. Szczepienia, tylko pamiętajmy o tym, że szczepienia nie są rozwiązaniem problemu, tylko jest to szereg działań, w których szczepienie jest jednym z elementów, które poprawiają stan zdrowia wymiot. Pamiętamy, 200 tysięcy
komórek somatycznych. Na pewno zetknęliście się Państwo, drodzy, z taką liczbą, dlaczego 200 tysięcy? Jest wiele kalkulacji, które podkreślają, że jeśli mamy mniej niż 200 tysięcy komórek somatycznych w raportach wynikowych, mówię o informacji uśrednionej z całego stada. Jeśli mamy mniej niż 200 tysięcy, nie ponosi się strat z tytułu liczby komórek somatycznych. Nawet żeby to Państwu łatwiej uzmysłowić, powiem tak, że to zwykle liczba komórek somatycznych jest stała. To zmienia się objętość produkowanego mleka. No, my widzimy zmieniającą się liczbę komórek somatycznych i zmieniającą się liczbę wyprodukowanego mleka, ale to przede wszystkim objętość o tym decyduje, tak? Także z drugiej strony, czy my sposobów kalkulacji mamy wiele strat z tytułu zapaleń wymienia? Taką najprostszą, którą ja bardzo często lubię cytować, jest profesora Philpotta ze Stanów Zjednoczonych. Jak widzicie Państwo, już dawno tego typu informacja została przekazana, że każde 100 tysięcy w raporcie wynikowym pierwszym, ponad 200 tysięcy, to jest 2,5% mleka mniej. Czy znamy takie gospodarstwa, które mają w raportach wynikowych 1,5 miliona somatyki, 2 miliony? Ja takie widzę. Wiemy dobrze, że takie mamy, tak? To dla takiego 1,5 miliona, słuchajcie Państwo, to jest 30% mleka wyprodukowanego mniej. Czyli nawet jeśli mamy 500 tysięcy, to jest 7,5, jeśli mamy 400 tysięcy, czyli zgodnie z prawem, to jest 5% mniej. Jedno to są wytyczne do skupowanego mleka, a drugie to jest to, co jest zdrowie, to jakie jest zdrowie w wymieniu. Tutaj niestety to się nam nie zgrywa. Każdy, myślę, że zna i wie, na co patrzymy. Bardzo się cieszę, że też mamy nową wersję raportów, prawda, na które teraz możemy patrzeć. Nie będziemy teraz, nie mamy niestety na to czasu, a to jest źródło potężnej ilości informacji. Ja bym chciał tylko, żebyście Państwo zapamiętali, że pod względem oczywiście somatyki ten wiersz, który się wyświetlił, jest podświetlony w tej chwili, wcale nie wskazuje nam problematyki. Zwłaszcza w takich stadach, które są mniejsze, jak wiemy, wystarczy wydoić 2-3 krowy, które złapały solidnego zapalenia klinicznego, co się zdarzy, podklinicznego, nie jesteśmy w stanie tego zauważyć podczas doju i mamy skok somatyki. Ale na co bym radził zwracać uwagę? Tutaj, słuchajcie Państwo, tego wcześniej nie było. Jest bardzo dobry algorytm wyliczania strat. Z tytułu zapaleń, czyli z tytułu wysokiej somatyki i z tytułu wydłużonych laktacji, czyli zwykle wtedy, kiedy mamy problemy z rozrodem na stadzie, jesteśmy w stanie precyzyjnie się z raportu dowiedzieć, czy w danym gospodarstwie ta strata ile kilogramów na dzień wynosi. Czy tak, czy przeliczając, tak jak podawałem, w bardzo łatwy sposób można to wyliczyć. Na co ja bym bardzo pragnął zwrócić uwagę, jeśli chodzi o raport wynikowy pierwszy. Słuchajcie Państwo, tak. Liczba krów to było dostępne i w poprzedniej wersji, jest dostępne i w obecnej wersji raportów wynikowych pierwszych. Proszę zwrócić uwagę, że krów doiło się w ostatnim próbnym udoju 24, a krów z liczbą komórek somatycznych powyżej miliona jest 7. Czyli mega, mega dużo, tak? Prawda? Jest to blisko 30, ponad 30%. Nie ma, słuchajcie, szans, drodzy Państwo, na to, jeśli mamy tyle krów zakażonych, żebyśmy mieli efekty dobre leczenia. Oczywiście przyczyną tego stanu może być wszystko, co zostało do tej pory powiedziane. Nie może być takiego stanu rzeczy, że mamy tyle krów z taką liczbą komórek somatycznych. No ale ona przecież nikomu nie przeszkadza. Przecież ona podczas doju jest podłączana osobno na bańkę.
ale to przecież niczym to nie koliduje, tak? Drodzy Państwo, ona rozprzestrzenia zakażenie, sieje bakteriami, których my nie widzimy, które my roznosimy niechcący. Więc niestety takie sztuki nie mają racji bytu i one nie mogą zostawać w stadzie. Wyłączone z produkcji powinny zostać bezdyskusyjnie, tak? Nie może być. Słuchajcie Państwo, liczba takich krów powinna nie przekraczać 5%. Mamy takie gospodarstwa w Polsce? Mamy. Mamy, naprawdę można się pochwalić i to wcale nie są ani wielkie, ani małe, tylko średnie gospodarstwa, średniej wielkości. Jakie mam na myśli średniej? 200, 300, 180. O takich liczbach myślę. Pamiętajmy też, Szanowni Państwo, o jednej podstawowej rzeczy, że informacje, którą otrzymujemy z raportów wynikowych drugich czy ósmych, przez stada online, przez hodowcy online, 187 tysięcy dla przykładu, to jest zawsze średnia. Średnia ważona to ta średnia, która najbardziej odzwierciedla wynik, który mamy w raporcie wynikowym w poszczególnych miesiącach, jeśli o somatykę, tak? Bo można powiedzieć, że czemu ta rozbieżność między wynikami z mleczarni jest tak duża, a wynikami z raportu wynikowego pierwszego jest inna. No niestety to są dwie inne metody, które pozwalają nam sprawdzić liczbę komórek somatycznych. Mamy dla przykładu 187 tysięcy, czyli zgodnie z tym, co powiedziałem, 200 tysięcy powinno być lub mniej w wyprodukowanym mleku, czyli w raportach wynikowych. Jeśli patrzymy na poszczególne ćwiartki, widzimy, że jedna wcale nie musi być zdrowa, aby taki wynik osiągnąć. To niestety jest stan, powiedziałbym, zbliżony do takiego normalnego, oczywiście patologiczny, bo jest stan zapalny. Tak? Czy taką sztukę powinniśmy leczyć? Pamiętajmy o tym, że podstawą działania wobec krów zakażonych i chorych podklinicznie, czyli tych, które mają somatykę podwyższoną, nie mają zapaleń klinicznych, jest nieleczenie ich w laktacji. Dlaczego nie leczymy? Dlaczego tych krów z somatyką nie leczymy w laktacji? Bo to niewiele da. Kiedy powinniśmy leczyć? Powinniśmy, słuchajcie Państwo drodzy, leczyć w zasuszeniu, umiejętnie. Pamiętajmy też o tym, jeśli podejmujemy się leczenia, tak jak mówiłem, starałem się zebrać takie ważniejsze informacje, żeby przekazać, bo 20 lat zajmuję się tą tematyką i bardzo często jestem zaskakiwany jeszcze nowymi informacjami, a my w 2 godziny staramy się Państwu przekazać, a ja w pół ważniejsze informacje, więc no, wybrałem te ważniejsze. O czym musimy pamiętać podczas leczenia? Do 21 dni po zapaleniu krowa ma prawo zdrowieć i somatyka będzie podwyższona. Dlaczego o tym mówię? Obserwuję takie sytuacje, kiedy choćby po karencji płytką się sprawdza galareta. Dalej. Leczymy. Ale jak pierwotnie było? No, sery leciały i obrzęk miała. A teraz? A teraz się tylko robi galareta. To jest poprawa. Dajmy tej krowie szansę na to, żeby wyzdrowiała. W ten sposób zarazem nadużywamy antybiotyków. Dlaczego tak się mówi o somatyce i o tym mleku od krów chorych jako to ten niedobry produkt? Zobaczcie Państwo, że tych po prawej stronie mamy te substancje, które wzrastają wraz z zapaleniem, z nasileniem stanu zapalnego i po lewo te, których nam ubywa. Oczywiście wykorzystujemy sód, chlorki, ale bardzo często zapominamy o czymś takim. W mleku, popularnie mówiąc somatycznym, pojawia się taka dodatkowa możliwość albo funkcja, albo pojawia się dodatkowy mechanizm, gdzie mleko samo w sobie wytwarza substancje przeciwbakteryjne. Widzicie je podświetlone właśnie w prostokącie czerwonym. Czemu ja o tym mówię?
te właśnie parametry, zwłaszcza wtedy, kiedy są używane proste testy laboratoryjne na obecność substancji hamujących, czyli antybiotyków, mogą nam dawać wyniki fałszywie dodatnie. Czyli załóżmy, że mamy krowę, która jest po karencji. Niech będzie jeden dzień. My zawozimy, żeby sprawdzić w laboratorium leczalnianym, bach, wynik dodatni. Dlaczego? Często zdarza się tak, że ta niewielka ilość i to niewielkie stężenie po karencji antybiotyku sumuje się z tymi substancjami, które Państwo widzicie, i wychodzi wynik dodatni. Jakie mamy wytyczne, do czego powinniśmy dążyć? Mówiłem, 200 tysięcy wyprodukowane mleku. Najlepiej w raporcie wynikowym pierwszym. Jak wchodzimy do gospodarstwa, ile krów jest leczonych tubami, ile krów jest w karencji? Ta liczba nie powinna przekraczać 2,5% tu i teraz. Wychodzi to około 30% rocznie. Znowu mamy takie gospodarstwa i jest to możliwe do osiągnięcia. Dalej, mniej niż 10% krów, u których doszło do nawrotów. Temat nawrotów bardzo dobrze znamy, zwłaszcza wtedy, kiedy terapia antybiotykowa jest zbyt krótka. Zużycie antybiotyków to jest temat bardziej rozległy, który pozwolę sobie teraz pozostawić, bo wiemy dobrze, że musimy ograniczać stosowanie antybiotyków. Jeszcze na to nie ma uregulowań prawnych, ale z biegiem czasu nie ma wyjścia i będziemy mieli coraz prostsze antybiotyki, coraz zarazem mniej skuteczne, a może zwyczajnie trzeba je trochę umiejętniej używać. Brakowanie krów, poruszałem ten temat. Słuchajcie, bo znacie Państwo, myślę, że osoby, które śledzą temat, znają to bardzo dobrze, jak rozróżnić, czy mamy patogeny, bo to jest ważne, nie będziemy jakoś głębiej się zagłębiać w temat drobnoustrojów, ale troszeczkę powiem za chwilę w następnym slajdzie, że to jednak jest istotne, ale jak wiedzieć, czy problem mamy ze środowiskiem, czy problem mamy z drobnoustrojami zagaźnymi, czyli powinniśmy się zająć tym, co się dzieje podczas doju. Jeśli mamy, widzicie Państwo, środowiskowe problemy, to jak do tego dojść? Zapaleń klinicznych mamy dużo, czyli więcej niż wspomniane 2,5%. Zapalenia, tuby, bańki, wiecznie, cały czas. Ale ponieważ używamy przedzdajacza, to wyłapujemy te sztuki, tych sztuk nie oddajemy jako mleko sprzedawane, więc liczba komórek somatycznych nie jest wysoka. Co jak w zakaźnych? W zakaźnych, słuchajcie, zapaleń klinicznych nie ma. Nie ma. Masz zapalenia? Nie. U mnie nie ma zapaleń, ale somatykę mam wysoką. Przyjrzyj się, bo być może właśnie są w wymionach drobnoustroje zakaźne. Słuchajcie Państwo, chciałem tylko trochę zaznaczyć, że dzisiaj mamy szereg możliwości na to, żeby rozpoznawać, jakie są drobnoustroje u danej sztuki. Nie będziemy tej tematyki poruszać, dzisiaj nie ma na to czasu. Chciałem tylko powiedzieć, że przyjrzyjmy się na zaznaczonego paciorkowca wymieniowego, czyli Streptococcus uberis. Widzicie Państwo, wyraźnie jest zaznaczony, czym należy się zainteresować, jakimi elementami, aby zmniejszyć jego ilość. Higiena pomieszczeń, struktura stanowisk, maszyny dojarskie, higiena doju, terapia w zasuszeniu, brakowanie. Oczywiście to są bardzo ogólne zwroty, ale osoby, które uczestniczą w tym i wiedzą, jak postępować, dla przykładu lekarze weterynarii, dla przykładu Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, wiedzą, co się za tym kryje. Ja też mógłbym to Państwu z chęcią wyjaśnić, niestety mam ograniczony czas. Cóż to jest takiego? Dry cow period, tak? Czyli czas, kiedy krowy są zasuszone. Na początku widzicie taką pierwszą górkę zieloną, która wskazuje, że to jest jak dużo drobnoustrojów wchodzi do wymienia. Nie jak dużo jest zapaleń, jak dużo wchodzi do wymienia. Drugi ten okres jest tutaj, gdzie jest ta część żółta i zielona, czyli czas wycielenia. To jest ten czas, kiedy
Znowu te drobne ustroje wchodzą. Oczywiście w tej pierwszej części, w tej pierwszej górce działa antybiotyk, bo byśmy go podali na zasuszenie. Niestety przed wycieleniem on już nie działa. Słuchajcie Państwo, jak widać, że już kilkanaście lat temu dowiedziono bardzo wyraźnie. Czerwona część to są te przypadki, które pochodzą i drobnoustrój wszedł do wymienia w zasuszeniu. Żółty, kiedy wszedł po wycieleniu. I zobaczcie, że pierwszy, drugi i trzeci miesiąc to jest ta sytuacja, kiedy te zapalenia głównie mają swój początek w zasuszeniu. Co zapalenie, to znaczy, że trochę się somatyka podniosła. Tak, to już jest zapalenie. Trochę ponad 200, to już jest zapalenie. Dlaczego się tak dzieje? Każdy wie, każdy hodowca wie, że krowa w czasie zasuszenia powinna, dzisiaj nie zawsze, wytworzyć czop keratynowy. Ten czop keratynowy powoduje, że wymię jest przez całe 2 miesiące, czasem dłużej, czasem krócej, bezpieczny. Że te drobnoustroje nie wchodzą, a to, że one wchodzą, przed chwilą dowiodłem. Słuchajcie Państwo, na to już jest milion dowodów, że nie skupiajmy się już na konkretnych pozycjach, ale widzicie, że połowa różnych zakażeń ma swój początek właśnie w okresie zasuszenia. Tak? Także nie jest to, myślę, że wielce zaskakujące, chociaż pamiętajmy o tym, że takie zjawisko jak dzisiaj wnika bakteria, my tego oczywiście nie widzimy, a zapalenie jest dopiero za 3 miesiące, jest możliwe. To jest możliwe i powszechne. Kto będzie wiedział, że to miało miejsce zakażenie 3 miesiące temu? Nikt. Ilość obowiązków dziennych, jaka duża jest, wiemy, nikt tego nie będzie pamiętał. Więc to wszystko, co dzisiaj mówimy, pozwala na pewno ograniczać ilość takich zapaleń, więc no myślę, że warto się przyjrzeć jeszcze na kolejny slajd, który pokazuje, czerwona linia to są te zwierzęta, które w dniu zasuszenia, to świadczenie naukowe, te, które miały w dniu zasuszenia więcej niż 21 kg na dzień, a żółte to te, które miały mniej niż 21 kg na dzień. No już wiemy dobrze, że ta krowa, która jest wysoko wydajna w dniu zasuszenia, to generuje problem. Ale jaki? Czerwona linia. Zobaczcie Państwo, jaki procent otwartych kanałów strzykowych jest przez 6 tygodni zasuszenia. To jest doświadczenie, słuchajcie Państwo, o ile dobrze pamiętam, z 2005 roku. Dzisiaj wydajność jest większa, więc i problem jest większy. 45% krów w 6 tygodniu zasuszenia otwarte kanały strzykowe. Dlaczego? Krowy same tej wydajności sobie nie podkręciły. To myśmy zrobili. Ludzie, tak? Więc to niesie konsekwencje. Jeśli krowa miała 4000 kg mleka na laktację, to na czop sobie wytwarzała spokojnie, ale teraz już nie jest w stanie. Wiemy dobrze, że praktycznie w każdym aspekcie żywienia, rozrodu, zapalenia wymion, krowie musimy pomóc. Dlaczego się tak dzieje, że wtedy w okresie właśnie zasuszenia tak dużo jest tych nowych infekcji? Aż to tak nagle sobie zaprzestajemy dojść. W biologii nie ma jednego dnia z wysoką wydajnością, a następnego dnia, że tej wydajności nie ma. Więc to musi nieść negatywne konsekwencje. Nie dezynfekujemy strzyków. Jeśli to robimy w pierwszych dniach zasuszenia, super. Jeśli zauważyliśmy, że to coś dało, bo nie zawsze jest taka potrzeba. Jest duże ciśnienie w wymieniu. Rozwija się mlekotok, cieknie, leci. Widzimy to. To nie jest obojętne. Słuchajcie Państwo, przykładowy stan. Wydawałoby się, krowy zasuszone i słuchajcie, odsetek nowych infekcji po wycieleniu, czyli właśnie w czasie zasuszenia wchodziły nowe bakterie i w laktacji dadzą nam zapalenie. Tutaj ten co piąta krowa przechodząca przez telegowiska ma zapalenie kliniczne.
do setnego dnia doju. Tu można się domyśleć. Jest to poniżej 10%, czyli co dziesiąta krowa. Bardzo dobry wynik. Czyja ówka może złapać przed pierwszym wycieleniem bakterie do wymienia ze środowiska? Może. To ma również ogromne znaczenie, w jakich warunkach są jałówki i jak są przygotowywane, tak? Bo one wejdą z takim bagażem do pierwszej laktacji. Dlatego, jeśli mówimy o okresie zasuszenia, zwłaszcza w tych większych gospodarstwach, on często jest podzielony na dwa etapy, czyli do trzeciego tygodnia przed wycieleniem ten właściwy okres i mniej niż 3 tygodnie i ten ostatni, słuchajcie, właśnie do 3 tygodnie i mniej do wycielenia jest niezwykle kluczowy. Krowy powinny mieć super komfortowe warunki, naprawdę super komfortowe. One są w końcówce ciąży, im najtrudniej to znieść. Później będziemy zbierać cały bagaż tego, co tam nawłazi do tego do wymienia, aż do setnego dnia, jak i nie później. Słuchajcie, drodzy Państwo, są możliwości, żeby to sprawdzić, żeby to wyliczyć. Ja bardzo często opieram się na danych liczbowych, bo tylko one są obiektywne. Tylko jak wyliczymy, zestawimy. Jeśli mamy dane z Polskiej Federacji Hodowców Bydła, wszystko do sprawdzenia, wszystko, jeśli w tematyce dzisiejszego spotkania somatyki, wszystko jest możliwe. Chociażby stado online daje nam takie możliwości, czy hodowca online, starsze rozwiązanie, czy prawda, raporty wynikowe pozwalają nam wyliczyć, jaki odsetek jest nowych infekcji. Co to są nowe infekcje? Było przed chwilą na slajdzie, przypomnę. Te sztuki, które w ostatnim dniu laktacji miały mniej niż 200 tysięcy komórek somatycznych, a po wycieleniu w pierwszym mają więcej niż 200. To nie jest normalne. To są nowe infekcje, zdrowe, mniej niż 200 tysięcy przed zasuszeniem, mniej niż 200 po wycieleniu. 90% powinno być takich krów. To jest wynik przykładowy, który przedstawiam Polski bardzo często, tak? Odsetek chronicznych, więcej niż 200 tysięcy przed zasuszeniem, więcej niż 200 tysięcy po. Nieskuteczne leczenie w zasuszeniu. Warto się przyjrzeć. Może dlaczego, tak? Wyleczone jak najwięcej, czyli wysoka somatyka ponad 200 tysięcy przed zasuszeniem, po wycieleniu poniżej 200, super dobrany antybiotyk, może warto z lekarzem porozmawiać na ten temat, dobrać właściwie. Są możliwości sprawdzenia, jak to działa. W zapaleniu klinicznym widzimy, dajemy tubę, poprawiło się, nie poprawiło. A jak, czy widzimy, jak to działa w zasuszeniu? To jest esencja. Zasuszenie i tu powinna być efektywność leczenia. Oprócz, jeśli mamy sztuki problematyczne, bezdyskusyjnie powinniśmy stosować antybiotyk. Oczywiście jaki? Pytanie do lekarza. Dla każdej krowy, dla 100% naszych krów, do wszystkich ćwiartek powinniśmy użyć zatyczki, korka. Różnie jest to nazywane, są to substancje, które pozwalają stworzyć ten sztuczny czop, o którym mówiłem, że go nie ma. Musimy tej krowie pomóc. Jeśli podamy takiej krowie taki czop, słuchajcie, cały świat to podaje. Powiem tak, w Wielkiej Brytanii 90% krów otrzymuje taką tubę. We Francji podobnie, we Włoszech trochę mniej. A u nas, powiem, nie będę mówił ile, bo trochę wstyd. Czemu też może wynikać zniechęcenie ze stosowania osób, które próbowały zastosować korek, czop, jak go tam nazwał. Mówimy o substancji, o takim korku z azotanem bizmutu w tubie dowymieniowej. Podanie. Podanie sterylne. Podanie sterylne, czyli końcówka kanału strzykowego musi być zdezynfekowana. Użyty środek dezynfekcyjny musi mieć czas, żeby zadziałać. Musimy to zrobić sterylnie. Dlaczego to jest takie ważne, zwłaszcza w przypadku korka?
korek nie ma właściwości antybakteryjnych, jak praktycznie każda tuba z antybiotykiem. To nie zabija bakterii, więc jeśli my je wprowadzimy i zrobimy to niesterylnie, jak są podawane tuby dowymieniowe, to wszyscy Państwo dobrze wiecie i dobrze wiecie, że to mogłoby być robione lepiej, więc naprawdę mocno do tego zachęcam, zwłaszcza w przypadku korków. Po każdym podaniu dowymieniowym powinniśmy krowę zadipować, zasklepić, zdezynfekować podojowo, nieważne jak to nazwiemy. Jest to również niezwykle ważne, tak? Bo ruszamy, naruszamy coś, co jest naturalne. W podsumowaniu, co chciałem przekazać? Okres zasuszenia, pamiętajmy, to jest ten czas, który możemy zrobić najwięcej dla naszych krów. Leczenie w zasuszeniu dla każdej krowy powinno zawierać stosowanie sztucznych zatyczek. Jeśli chodzi o działania takie bardzo istotne i na szybko, które możemy zrobić za chwilę, koleżanka będzie o tym mówić nieco szerzej, więc ja o tym nie mówię. Dezynfekcja przeddojowa, piana. Ona jest potrzebna, żeby zlikwidować dużą ilość zapaleń klinicznych. Dezynfekcja podojowa, legowiska, wiemy. I krowy problemowe powinny absolutnie otrzymywać antybiotyk, jaki lekarz na pewno pomoże, doradzi. Ta pomoc zawsze się znajdzie, jeśli tylko się chce troszkę jej poszukać. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Mam nadzieję, że pojawią się pytania w związku z wykładem, w związku z tą tematyką, gdyż z chęcią chciałbym spróbować na nie odpowiedzieć, pomóc cokolwiek. Dziękuję serdecznie. Doktor Sebastian Smulski, dziękuję serdecznie panie doktorze za ten jakże ciekawy wykład, tę ciekawą prezentację. Dziękuję, że jest pan z nami i dodam od razu, że pierwsze pytania od naszych uczestników się pojawiają, także będzie czas, żeby na nie odpowiedzieć. Dziękuję serdecznie. Cieszę się niezmiernie. A tak jak pan doktor wspomniał, czas na kolejną prelegentkę. Tym razem ekspertka, drodzy Państwo, ekspertka w dziedzinie hodowli bydła mlecznego, która specjalizuje się w chorobach przeżuwaczy. Nieustająco zapraszamy Państwa do zadawania pytań na czacie, pytań skierowanych także do pani doktor Malwiny Jaszcz, która już za chwilę przed Państwem. Dobry wieczór Państwu, witamy na dzisiejszym spotkaniu. Cieszymy się, że tak licznie przybyliście i chcecie uczestniczyć w dzisiejszym webinarium. Ja przygotowałam dla Państwa wykład poświęcony punktom krytycznym doju, prezentacji najczęściej popełnianych błędów na doju, a także kilka wskazówek praktycznych, które Państwo z pewnością będziecie mogli wykorzystać w swoich gospodarstwach. Szanowni Państwo, myślę, że na samym początku warto byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jakby zdajemy sobie sprawę z tego, co tak naprawdę wpływa na jakość produkowanego mleka. Bo to, jak już kolega przede mną powiedział, no już nie tylko przepisy, tak, które jakby nam mówią, że w 1 ml mleka powinno być poniżej 400 tysięcy komórek somatycznych oraz poniżej 100 tysięcy bakterii. Teraz jakby hodowcy już dążą do nieco wyższych standardów, a nawet bym powiedziała, że do dużo wyższych standardów i zwracają uwagę na wiele obszarów, które wpływają na jakość mleka. A na tą jakość mleka składają się takie trzy najważniejsze obszary. Przede wszystkim jest to środowisko bytowania zwierząt. Są to warunki utrzymania, które powinny być czyste, suche i komfortowe. Powinny być też kontrolowane bakterie i drobnoustroje w środowisku bytowania zwierząt. Drugi obszar, któremu chciałabym dzisiaj poświęcić więcej uwagi, jest to właśnie procedura doju i jakość i stan sprzętu udojowego. Szanowni Państwo, jakby ważne jest to, aby zrozumieć, że tak naprawdę ponad 50% wszystkich zakażeń wymienia ma swój początek właśnie na doju. Więc dlatego dzisiaj będziemy o tym mówić szerzej. Trzeci taki obszar, który też jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o jakość produkowanego mleka, jest to zdrowie samej krowy, tak? Więc tutaj jakby zwracamy uwagę na wszystkie działania, które będą miały wpływ na odporność zwierzęcia, a także odporność całego stada.
Niemniej jednak na samym początku chciałabym, abyśmy wrócili do tych podstaw, bo tak naprawdę dobra procedura doju będzie nam gwarantowała sprawny przebieg tego procesu oraz będzie minimalizowała ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów. Aby uzyskać produkt wysokiej jakości, o niskiej zawartości komórek somatycznych oraz liczbie bakterii, musimy zadbać o to, aby te wszystkie czynności były przeprowadzane w sposób higieniczny. To jest punkt pierwszy. Natomiast one powinny być również przeprowadzone w taki sposób, aby uwzględniały fizjologię organizmu krowy. I o tej fizjologii kilka słów teraz. Tak dla przypomnienia. Co jest tak naprawdę podstawą tego prawidłowego przebiegu doju? Dlaczego my tutaj bardzo często zwracamy na to uwagę, tak? Bo jakby tutaj bardzo ważną rolę odgrywa oksytocyna. Jest to hormon podwzgórza, który jest odpowiedzialny za prawidłowe przepuszczanie mleka z pęcherzyków do przewodów mlecznych i będzie nam gwarantował takie płynne oddawanie mleka. Ale żeby to mogło się zadziać, potrzebna jest stymulacja. Oksytocyna jest wydzielana właśnie pod wpływem stymulacji. Może to być m.in. masaż wymienia, zdajanie tych pierwszych strug mleka, a także wycieranie końcówek strzyków. I tutaj nie bez znaczenia jest czas, tak? Więc jakby fizjologiczne jest to, że ten hormon będzie wydzielany do krwioobiegu po upływie 60-90 sekund od początku stymulacji. I to przygotowanie krowy niestety albo stety nie może być krótsze i na to powinniście Państwo zwrócić szczególną uwagę. Więc to nie jest tak, że my, kiedy przyjeżdżamy do Państwa na gospodarstwo i rozmawiamy o tym przygotowaniu do doju, czepiamy się, że za krótko, za mało, że powinna być ta stymulacja. Nie, to jest jakby podyktowane fizjologią krowy i tak ten proces przebiega, więc nie możemy tego pomijać i w taki sposób powinniśmy postępować. Tutaj jeszcze jakby ku przypomnieniu, jak ten proces tak naprawdę przebiega, jak ta oś komunikacyjna pomiędzy tą stymulacją, impulsem nerwowym, wytwarzaniem oksytocyny przebiega. Więc tutaj nie tylko samo dotknięcie wymienia, jak również inne elementy mogą powodować, że to wytwarzanie oksytocyny nastąpi i będzie wydzielona do krwioobiegu. To jest niezmiernie ważne, szanowni państwo, więc pamiętajmy o tym i również, co ważne, ważne jest też to, żeby zwrócić uwagę na to, że hormon stresu, jakim jest adrenalina, może powodować obniżenie wydzielania oksytocyny, tak? Więc tutaj jakby uczulamy też na to, aby zwierząt nie stresować, aby spokojnie do nich podchodzić, bo to też będzie wpływało na proces i przebieg procesu doju. Jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, które też mają duże znaczenie w gospodarstwie i też są podyktowane tą fizjologią zwierzęcia, żebyśmy zwracali, w jakim stanie ta krowa się znajduje, jest tak zwany porządek doju. Tak? Więc tutaj pamiętajmy o tym, aby te krowy świeżo wycielone, które są najbardziej podatne na zakażenia, a także pierwiastki, które są najcenniejszymi sztukami w waszych stadach, były dojone jako pierwsze. To jest jakby najważniejsze. Druga kwestia jest też taka, aby sztuki zdrowe zawsze doić przed sztukami chorymi oraz te z niską liczbą komórek somatycznych przed tymi z wysoką. Więc jakby tutaj zachowując te podstawowe parametry, będziemy w stanie jakby minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii zakaźnych w stadzie, które szerzą się poprzez proces doju. A teraz idąc krok dalej, idąc tak już do tej rutyny doju, o której tutaj dzisiaj powiemy sobie kilka zdań, jak ta rutyna doju powinna przebiegać krok po kroku. Więc no, szanowni państwo, to nie jest tak, że podłączamy od razu aparat dojowy, tak? Jakby zanim ten aparat zostanie podłączony, wykonujemy kilka innych czynności i na tą całą rutynę doju składa nam się tutaj pięć czynności tak naprawdę. Jest to przedzdajanie, pre-dipping, o którym już częściowo kolega przede mną wspomniał państwu, że jest bardzo ważny, wycieranie do sucha strzyków, następnie dopiero podłączanie aparatu dojowego, a na końcu post-dipping, o którym w wielu przypadkach też zapominamy. Więc jakby zaczynając od początku, po co nam jest to przedzdajanie? Państwo często nam zadajecie to pytanie, a po co nam to przedzdajanie? Więc no tutaj jakby myślę, że warto z dzisiejszego wykładu zapamiętać, że mamy takie dwie podstawowe funkcje, jakie pełni to przedzdajanie. Przede wszystkim będzie to dla nas początek dobrej stymulacji zwierzęcia przed dojem, a z drugiej strony da wam taką możliwość stosowania tego procesu jako narzędzia do wczesnego wykrywania klinicznego mastitis. No bo jeżeli będziemy to mleko zdajać, będziemy je obserwować, będziemy w stanie zauważyć już na doju
zmiany w tym mleku, tak? Czy to będzie zmiana jego koloru, czy to będzie pojawienie się jakichś kłaczków w tym mleku, jak również dotknięcie tego wymienia, tak? Również tutaj możemy albo jakieś zgrubienia zaobserwować, albo zmianę temperatury tego wymienia. Jeżeli będzie podwyższona, też będzie to dla nas już sygnał, że w wymieniu dzieje się coś niedobrego, tak? Więc tutaj jakby zapamiętajcie Państwo, że to przyzajanie jest istotne i pełni bardzo ważną funkcję. Tutaj taka jakby troszeczkę ma taka powiedzmy anegdotka na temat tego, dlaczego rękawiczki są potrzebne. No bo tutaj też jakby spotykamy się z tym, że nie zawsze te rękawiczki są, albo to mało czasu, albo to zapomnieliśmy, albo to używamy inne rękawiczki, niekoniecznie jednorazowe. Więc no szanowni Państwo, powierzchnia rąk no, jest powierzchnią dosyć trudną, jeżeli chodzi o taką sterylność czy stuprocentową dezynfekcję, więc jakby stosując rękawiczki jednorazowe na doju z jednej strony pozwala nam na utrzymanie higieny, a z drugiej strony pozwoli też na ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenów w czasie doju. Więc tutaj jako punkt numer jeden, idziemy do doju, chcemy przezajać krowy, zakładamy rękawiczki. Jeżeli chodzi już o ten już wspomniany wcześniej pre-dipping, no jest to bardzo ważny punkt, jak dr Smulski powiedział, jest to bardzo dobra inwestycja, tak? Bo często też spotykamy się z tym zarzutem, że to też są koszty, że to jest inwestycja, trzeba za to zapłacić. Tak, trzeba za to zapłacić, ale jakby ma to swoje uzasadnienie i na pewno będzie taką niestraconą inwestycją. To będzie właśnie inwestycja na przyszłość, pozwoli Państwu na utrzymanie wysokiej higieny i ograniczy rozprzestrzenianie zakażeń, tak? No bo po co ten pre-dipping stosujemy? No przede wszystkim jest to dezynfekcja strzyków w celu ograniczenia infekcji środowiskowych, tak? Zależy nam na tym, aby ten wpływ tych bakterii środowiskowych minimalizować, więc tutaj przed dojem te strzyki dezynfekujemy, tak? Chcemy się pozbyć tych wszystkich bakterii, które na tych strzykach się znajdują. Co jest ważne tutaj? To na pewno ważne jest to, aby te strzyki pokryć całkowicie i żeby ten preparat na skórze strzyków no, utrzymywał się przez pewien czas, no bo jaką tą funkcję ma spełnić ten preparat? Przede wszystkim ma nam rozmiękczyć brud, który znajduje się na strzykach i ma jakby spełnić tą swoją funkcję dezynfekcyjną, czyli zabić bakterie. A żeby to mogło się zadziać, potrzebujemy czasu. Potrzebujemy średnio między 20-30 sekund, aby ten preparat spełnił swoją funkcję. Na rynku mamy dostępnych wiele różnych preparatów do pre-dippingu. Preparaty wysokiej jakości, które zawierają natlenek wodoru, chlorheksydynę czy chloryn sodu. Mamy też preparaty, które zawierają w swoim składzie kwas mlekowy czy kwas cytrynowy. To są również preparaty dobrej jakości. Niemniej jednak często spotykamy się z tym, że w przypadku bardzo dużej presji drobnoustrojów środowiskowych nie będzie ten preparat do końca skuteczny, więc wtedy warto rozważyć i skonsultować się, czy to ze swoim doradcą, czy to z lekarzem weterynarii na temat tego, czy faktycznie ten preparat jest ok, ale jeżeli nie, możemy zrobić też badania, możemy sprawdzić, możemy zrobić posiew z takiego kubka i zobaczyć, czy te bakterie tam się namnażają. Jeżeli te bakterie będą się namnażać w dużych ilościach, warto przemyśleć i rozważyć zmianę preparatu. Kolejny punkt bardzo istotny przed podłączeniem aparatu udojowego jest to wycieranie samych strzyków do sucha. No jaki jest cel takiego zabiegu? Chcemy usunąć bakterie, które już jakby w wcześniejszym kroku zostały zabite z powierzchni strzyków, szczególnie jeżeli mamy problem z bakteriami środowiskowymi, między innymi z bakterią E. coli. Pamiętajmy, szanowni Państwo, że woda to tak naprawdę bakterie. No, woda, środowisko wilgotne jest to idealne miejsce do namnażania się bakterii, więc jakby zależy nam na tym, aby tych bakterii nie było, aby to wymię było w miarę czyste, sterylne przed podłączeniem samego aparatu udojowego, żeby żadne pozostałości nie dostawały się do mleka, które chcemy, żeby było tak naprawdę wysokiej jakości. No i tutaj taka dosyć taka myślę ważna wskazówka i jakby rzecz, z którą spotykamy się często w gospodarstwach. No to wycieranie tych strzyków, sposób w jaki te strzyki wycieramy ma bardzo duże znaczenie, bo często jakby w biegu, w pośpiechu mamy dużo czynności w gospodarstwie do wykonania, co jest jakby zrozumiałe. Te strzyki bardzo szybko chcemy wytrzeć, tak? I skupiamy się na tych bocznych ściankach strzyków i zapominamy o zakończeniach strzyków, o końcówkach strzyków. Jakby wchodząc na gospodarstwo i przyglądając się procesowi doju, przygotowania do doju, możemy te końcówki strzyków powycierać i widzimy, że są tam duże ilości brudu, pozostałości brudu, który nie został usunięty. Więc tutaj, szanowni Państwo, pamiętajcie o tym, że tak naprawdę najważniejsza jest ta podstawa strzyku, aby ten strzyk dokładnie wytrzeć.
Więc tutaj jakby słowem podsumowania, przed samym podłączeniem aparatu udojowego, co się zadziało, mamy tutaj do wykonania trzy czynności, mamy przedzdajanie, mamy pre-dipping oraz wycieranie do sucha. I każdy z tych etapów tego procesu jest bardzo ważny i nie powinien być pomijany. Każdy pełni inną funkcję i one nawzajem się uzupełniają, więc szanowni państwo, pamiętajcie o tym i nie dążcie do tego, aby te czynności eliminować, bo każda z nich jest potrzebna, każda jest ważna i zagwarantuje wam też ten odpowiedni czas stymulacji, aby ten później przepływ mleka w czasie doju był prawidłowy i nad tym nam tak naprawdę zależy. Jeżeli już chodzi o sam moment podłączenia aparatu udojowego, kiedy to powinno się zadziać? Tak? Także tak jak powiedziałam, jeżeli dopełnimy swoich obowiązków związanych ze prawidłową stymulacją, przygotowaniem wymienia do doju, upłynie nam około 60-90 sekund. Wtedy podłączamy aparat. Ważne jest też to, aby ten aparat dobrze podłączyć, aby te ćwiartki czy połówki wymienia, prawa część i lewa, były prawidłowo dojone i tak samo dojone. I zawsze podłączamy strzyki, które są czyste i suche. To jest też jakby dosyć istotna kwestia, tak? Bo nie zależy nam na tym, aby jakieś pozostałości dostawały się do mleka, co będzie mogło obniżać jego jakość. Czyli jakby no, można powiedzieć tutaj, że ten prawidłowy przepływ mleka w czasie doju będzie tak naprawdę zależny od tego przygotowania do doju, więc wszystko, co zrobimy, zanim ten aparat podłączymy, ma tutaj największe znaczenie. Zbyt krótki czas stymulacji będzie prowadził do przerywanego przepływu mleka, czyli tak często potocznie mówimy na to tak zwany pustodój. Dlaczego ten pustodój jest tak zły, dlaczego nie chcemy, aby on występował? No przede wszystkim dlatego, że będzie nam to mechanicznie uszkadzało strzyki, będzie prowadziło do hiperkeratozy strzyków. I jakby to nie jest coś pożądanego, coś, czego byśmy chcieli dużo spotykać w gospodarstwie, więc jakby więcej strzyków tutaj, tak? Czyli ta hiperkeratoza strzyków, to jest to wynicowanie końcówki strzyków. Są to trwale otwarte wrota dla patogenów, bakterie mogą się w łatwy sposób do wymienia wtedy dostać poprzez te otwarte zakończenia, no i tym samym mamy większe ryzyko infekcji i występowania mastitis w gospodarstwie, a tego byśmy chcieli uniknąć, więc tutaj też zachęcamy państwa do tego, aby przyjrzeć się swoim krowom, aby wspólnie z lekarzem weterynarii czy doradcą przeanalizować sytuację, ocenić, mamy taką pięciopunktową skalę oceny zakończeń strzyków, jak te zakończenia strzyków waszych krów wyglądają i może to być też dla was sygnał wtedy, że jedną z przyczyn może być właśnie nieprawidłowe albo zbyt krótkie przygotowanie krowy do doju. Jest jeszcze jedna przyczyna, o której powiem w dalszej części mojej prezentacji. Jeżeli chodzi już o samo zakończenie doju, czyli moment, w którym ten aparat udojowy odłączamy, no mamy tutaj ostatni etap, jakim jest post-dipping, zastosowanie środka dezynfekcyjnego, który będzie nam ograniczał ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji zakaźnych, czyli między innymi tutaj dotyczy to gronkowca złocistego, streptococcus uberis czy paciorkowca bezmleczności. Dlaczego to jest ważne, żeby ten preparat zastosować zaraz po zdjęciu kubka? Ważne jest to dlatego, że do 30 minut około po doju kanał strzykowy jest jeszcze otwarty, więc mamy tutaj duże ryzyko tego, że bakterie z powierzchni skóry strzyków będą się mogły przedostawać do wymienia, a tego chcemy uniknąć, więc zabezpieczamy skórę strzyków, zabezpieczamy całą powierzchnię. Tak jak tutaj na tym zdjęciu mamy pokazane, no jest to, można by powiedzieć, idealne pokrycie końcówek strzyków. Często w życiu codziennym nie jesteśmy w stanie aż tak idealnie tego preparatu nałożyć. Niemniej jednak starajmy się, szanowni państwo, aby ten kubek do post-dippingu był tym preparatem wypełniony, aby te strzyki w całości w tym preparacie zanurzać, a nie przy jednym naciśnięciu kubka i jakby dipowaniu strzyków przelecieć pięć krów, no bo jakby to nie będzie miało wtedy żadnego sensu, tak? Bo tutaj zależy nam na tym, aby faktycznie te strzyki zabezpieczyć i ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii.
Jeżeli chodzi o post-dipping, to jeszcze kilka takich wskazówek, jak ten post-dipping prawidłowo stosować. Więc na pewno tego preparatu nie rozcieńczamy ani z wodą, ani nie mieszamy z innymi środkami. Pamiętajmy też o tym, że ten środek w kubku powinien być czysty, więc jeżeli on już jest zabrudzony, tą zawartość należałoby wyrzucić i uzupełnić świeżym produktem, aby ten cały proces miał sens i był skuteczny. Też jakby po zakończeniu doju, po wykonaniu wszystkich czynności, nie przelewamy tego środka do dużej bańki, nie zostawiamy na później. Taki środek po prostu już wylewamy i przy następnym doju stosujemy nową porcję świeżego preparatu. I co ważne, może oczywiste dla niektórych być może jest to nowość, tego preparatu nie wycieramy, tak? Zostawiamy go na skórze strzyków do wyschnięcia i pozwalamy, aby spełnił swoją funkcję. W przypadku tutaj jeszcze tej czynności spotykamy się często z takimi pytaniami, czy zastosować spray, czy zastosować kubek. No, spray wiemy, jest wygodny, szybko, możemy te czynności wykonać, no kubek jednak tutaj trzeba nalać, tutaj już jakby więcej czasu nam to zajmuje, trzeba sprawdzić. Niemniej jednak, Szanowni Państwo, no spray będzie nam dawał pewnego rodzaju trudności, aby pokryć całą powierzchnię strzyka w pełni. Druga sprawa jest, że przy zastosowaniu tego typu rozwiązania, no schodzi nam tego preparatu więcej, więc to jest jakby kwestia do rozważenia, co jesteście Państwo w stanie zapewnić i na ile jesteście w stanie sobie pozwolić. Przechodząc do już samego sprzętu udojowego, no dlaczego tutaj jakby jest to bardzo ważne, aby ten sprzęt udojowy działał prawidłowo, aby była jego wysoka jakość? Przede wszystkim dlatego, tak jak już wspomniałam na początku, że ponad 50% infekcji wymienia ma swój początek na doju, a strzyk jest dla krowy taką pierwszą linią obrony przed mastitis, tak? Więc jeżeli te strzyki będą w prawidłowej kondycji, będzie mniejsze ryzyko występowania mastitis u krów. Więc jakby tutaj jakby zwracajmy na to uwagę, bo zdrowotność zakończeń strzyków będzie z kolei zależna od pracy sprzętu udojowego, tak? I jeżeli Państwo widzicie, że te strzyki są uszkodzone, że mamy właśnie tą hiperkeratozę, o której już wspominałam, będzie to dla nas również sygnałem, że być może ten sprzęt udojowy nie pracuje prawidłowo, tak? Że mamy tutaj do czynienia albo ze zbyt wysokim ciśnieniem, że te aparaty nam gdzieś tam spadają, albo mamy pustoduj, więc tutaj jest kilka elementów, na które trzeba by było zwrócić uwagę i pochylić się nad problemem. Co tak naprawdę ma znaczenie? No, tych parametrów związanych ze sprzętem udojowym jest bardzo dużo i nie sposób dzisiaj wszystkiego omówić ze względu na ograniczony czas, więc chciałabym tylko zwrócić Państwa uwagę na to, że mamy takie trzy jakby bardzo ważne punkty, które trzeba by było kontrolować, tak? Czyli przede wszystkim jest to pulsacja, będzie to ciśnienie bądź podciśnienie i jego stabilność oraz te ustawienia automatycznego odłączenia aparatu udojowego, jeżeli dysponujemy takową możliwością. Więc w przypadku pulsacji to powinno być około 60 uderzeń na minutę. Powinniśmy też zwrócić uwagę, jaki jest stosunek tego czasu doju do czasu masażu i tak, aby ten lewy i prawy kanał pracowały równo, tak, żeby tutaj nie było jakiejś dysproporcji pomiędzy tymi kanałami. Jeżeli chodzi natomiast o ciśnienie, też bardzo ważne jest, aby sprawdzać ciśnienie w samym aparacie udojowym, ale też na końcówce strzyka, tak, żeby to ciśnienie było stabilne, bo tylko to będzie nam ograniczało ten transfer bakterii z aparatu do strzyka i to jest bardzo istotne. Natomiast ten ostatni punkt tutaj myślę, że szczególnie ważny i taki często może kontrowersyjny dla niektórych hodowców, ten bezpieczny limit odłączania aparatu udojowego. No szanowni Państwo, no miejmy świadomość, że to dodajanie do końca, tak zwane dojenie do ostatniej kropli jest już przeszłością, tak? Kiedyś takie to nawet ręczne dodajanie było złotym standardem, teraz już od tego odchodzimy, tego już absolutnie nie stosujemy, a wręcz przeciwnie, tak? Ustawiamy takie bezpieczne limity dla krowy. I w przypadku dwukrotnego doju jest to 500 ml na minutę, natomiast trzykrotnego doju na gospodarstwie jest to 700-800 ml na minutę. Pamiętajmy też o tym, aby ustawić sobie to dodajanie, żeby ten proces doju jakby się mógł spokojnie zakończyć i nie był zbyt dużym obciążeniem mechanicznym dla krowy, bo nie zależy nam na tym, aby te końcówki strzyków były powyciągane, aby były nadmiernie zniszczone, bo zależy nam na tym, aby były właśnie zdrowe, bo tak jak powiedziałam, są pierwszą linią obrony krowy przed mastitis. Przechodząc już do ostatniej części mojej prezentacji, kilka tutaj wskazówek praktycznych dla Państwa.
Jeżeli chodzi o takie wskazówki ogólne, no to na pewno każdy z nas, z lekarzy weterynarii i osób, które doradzają Państwu w gospodarstwach, zdają sobie sprawę z tego, że utrzymanie czystości przy pracy ze zwierzętami no nie jest łatwym zadaniem, tak? Ale takie odpowiednie postępowanie z kolei pozwoli Państwu na zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. I tutaj trzeba powiedzieć, że tą podstawą jest przestrzeganie zasad higieny. Przestrzeganie zasad higieny, jeżeli chodzi o czystość strojów do jarzy, zastosowanie rękawiczek, wymiana tych ręczników papierowych, tak? Czyli jedna krowa, jeden ręcznik, jedna krowa, jedna ściereczka, żeby na to zwrócić uwagę i żeby o tym pamiętać. To jest bardzo istotne. Jeżeli natomiast chodzi o samą halę udojową i mycie, mycie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na hali zwierząt nie ma, tak? No bo jeżeli będziemy tą posadzkę zmywać, jeżeli będziemy te krople wody z patogenami będą się przedostawać na krowę, no zwiększamy sobie prawdopodobieństwo wystąpienia mastitis, tak? I trzecia bardzo istotna kwestia to są gumy strzykowe. Gumy strzykowe i ich regularna wymiana zgodnie z zaleceniami producenta. I tak, szanowni państwo, pamiętajmy o tym, że właśnie te gumy strzykowe, które są zużyte, stosowane za długo, które są już popękane, będą się przyczyniały do znacznego pogorszenia zdrowotności wymion, a tym samym do obniżenia jakości mleka. I tutaj jakby takie wskazówki są dla Państwa takie, żeby pamiętać o tym, żeby wymieniać je regularnie, 2500 cykli dojenia, a w przypadku używania gum silikonowych jest to 4000 cykli, tak? Pamiętajmy, że te gumy strzykowe to tak naprawdę jest, można powiedzieć, jedyna część sprzętu udojowego, która ma bezpośredni kontakt z krową, ma kontakt ze strzykiem, tak? I jakby zadbajmy też o to, żeby no, ona spełniała swoją funkcję, tak? Jakby doradzamy też to, aby zwrócić uwagę na kształt tych gum i ten rozmiar ma też duże znaczenie, żeby te gumy nie były za duże, bo im mniejsze, tym tak naprawdę lepsze, żeby one dolegały do powierzchni strzyka, żeby to podciśnienie działało nam tylko na końcówce strzyka, a nie na całym strzyku, bo w ten sposób jakby ograniczymy występowanie obrzęków, ograniczymy bolesność, co jest też bardzo ważne dla pierwiastek, dla których ten sam proces doju jest w ogóle bardzo stresujący, tak? Jeżeli chodzi o przedzdajanie, to tutaj taka wskazówka jest, myślę, dosyć istotna, aby nie przedzdajać na posadzkę, aby używać jednak tych przedzdajaczy, tak? Żeby to mleko nie rozpryskiwało się po powierzchni hali, żeby jednak nie rozpryskiwało się po racicach, no bo to później może też się przyczyniać do dalszego rozprzestrzeniania patogenów i zakażeń ćwiartek, na przykład podczas leżenia zwierząt. Więc to jest bardzo istotne, tak? Natomiast jeżeli chodzi o samo czyszczenie strzyków, to taka ważna rzecz, fajna rzecz do zapamiętania, że no tutaj wycieranie tych strzyków na sucho tymi ręcznikami jednorazowymi jest, można powiedzieć, najlepszym rozwiązaniem. Pozostawi nam tą skórę strzyków suchą i nie wpłynie dodatkowo na negatywne ślizganie się tych gum strzykowych później, tak? Strzyk będzie suchy, będzie zdezynfekowany i będzie nam to jakby pomagało. Co do stosowania tych ręczników, które są nasączone środkiem dezynfekcyjnym, często też Państwo pytacie, czy warto. Czy warto? Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest duża dostępność takich rozwiązań na rynku. Niemniej jednak trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dobre dla mojego gospodarstwa, czy to jest dobre dla mojej fermy, ze względu chociażby na to, że kontakt wtedy takiego środka dezynfekcyjnego z powierzchnią strzyka jest dosyć krótki, jest ograniczony, a jak już wcześniej Państwu mówiłam, aby ten preparat mógł zadziałać, aby można było te bakterie zabić i żeby to spełniało swoją funkcję, potrzebujemy przynajmniej 20-30 sekund. Jeżeli chodzi o samo zakładanie aparatu udojowego, no tutaj jakby z takich najprostszych rzeczy, na które możecie Państwo zwrócić uwagę, to jest to, aby pamiętać o tym, żeby ten aparat był prawidłowo usytuowany, tak? Co będzie nam wpływało na równomierne wydajanie ćwiartek. Te przewody też byłoby fajnie, gdyby były umiejscowione w jakiejś prowadnicy albo przytrzymywane w taki sposób, aby to nie utrudniało Waszej pracy i żeby pomagało też jakby krowom w zachowaniu takiego komfortu w czasie doju. Więc myślę, że to jest dosyć istotne do zapamiętania z takich aspektów praktycznych. Jeżeli chodzi o samo zakończenie doju, tak jak już mówiłam, pamiętajcie Państwo, że
Kanał jest otwarty 30 minut przynajmniej po zakończeniu doju. Będzie to brama wejścia dla drobnych ustrojów, dlatego bardzo ważny jest tutaj czas, aby jak najszybciej ten środek nałożyć i aby ten środek też był czysty, tak, żeby te kubki do post-dippingu były czyste, bo jest to również miejsce, w którym mogą się namnażać bakterie. I o tym pamiętajmy. Jeżeli chodzi o same, jakby ten proces doju i jakby minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania bakterii zakaźnych. Jeżeli mamy z tym problem, pamiętajmy też o tym, aby te aparaty udojowe pomiędzy kolejnymi krowami dezynfekować, tak? I na zakończenie tutaj kilka słów jeszcze o tym postępowaniu z krowami, które mają podwyższoną liczbę komórek somatycznych i mogą być potencjalnie dużym zagrożeniem na gospodarstwie, więc warto tutaj rozważyć stworzenie takiej oddzielnej grupy. Najlepiej takie zwierzęta dojść na końcu. Tutaj jakby, jeżeli mamy do czynienia z klinicznym mastitis, no to leczymy wtedy w laktacji, natomiast tak jak kolega powiedział, no jeżeli chodzi o krowy, które mają bardzo wysoką liczbę komórek somatycznych, czekamy na ten okres zasuszenia, który jest takim momentem, który pozwoli nam skutecznie walczyć z przewlekłą somatyką, tak? Jest to moment regeneracji, wymienia i tutaj uzyskujemy najlepsze efekty, jeżeli chodzi o takie sztuki. Więc co państwo jako hodowcy możecie zrobić? No przede wszystkim na pewno trzeba rozważyć wdrożenie jakichś procedur albo przynajmniej przemyśleć te czynności, które w gospodarstwie chcecie wykonywać, tak aby tych wszystkich czynności nie pomijać, aby te 5 punktów, o których tutaj dzisiaj państwu powiedziałam, było uwzględnione w waszych procedurach doju. Warto też pomyśleć o organizacji takich cyklicznych szkoleń dla obsługi doju. Może to śmieszne, może nie, ale no, te podstawowe informacje zawsze warto przypominać. Nawet jeżeli spotykamy się z hodowcami, na początku wszyscy są sceptycznie nastawieni, mówią, a my już wszystko wiemy, dojarze wszystko wiedzą, ale później jak zaczynamy rozmawiać, jak rozwija się dyskusja, wychodzi jednak na to, a że fajnie, że przyjechaliście, bo jednak warto sobie to czasami przypomnieć, tak? Jakby gdzieś tam w tej rutynie, tej codziennej pracy zapominamy nawet o tych podstawach. Więc później to, co nam się uda, jaką wiedzę uda nam się zdobyć, stosujmy ją w praktyce, codziennie uczymy się czegoś nowego, więc warto, że tak powiem, każdego dnia przynajmniej jedną nową rzecz jakby zweryfikować i u siebie w gospodarstwie wdrożyć. W ten sposób będziecie państwo w stanie kontrolować wszystkie parametry doju i uzyskiwać mleko wysokiej jakości, a o to nam wszystkim chodzi. Na zakończenie, szanowni państwo, chciałabym was zaprosić do obejrzenia krótkiego filmu, który pokaże wam w kilku prostych krokach, jak prawidłowo przygotować krowę do doju. Tutaj chciałam podziękować mojemu koledze ze Stowarzyszenia Weterynaria Hodowcom, który pomógł w opracowaniu tego materiału. Doktorze Koźmiński, bardzo dziękujemy za przygotowanie dla nas tego praktycznego materiału. Zapraszam do obejrzenia filmu. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj chciałbym państwu pokazać, w jaki sposób należy w praktyce przygotować każdą krowę indywidualnie do doju. Oczywiście zaczynamy od tego, co jest podstawą. Rękawiczki. Tu akurat mam rękawice do badania rektalnego, natomiast standardowym wyposażeniem dojarza powinny być zarękawki. Oczywiście w miarę czyste, najlepiej foliowe, tak żeby zachować maksymalnie zasady higieny. Jeżeli chodzi o przygotowanie krowy do samego doju, składa się na to najczęściej nałożenie piany. Akurat tu jesteśmy na hali udojowej, gdzie ta piana jest używana. Nie zawsze jest to standardem, ale w tym wypadku tak jest. Nałożenie piany dla osoby praworęcznej, ja jestem osobą praworęczną i tutaj proszę państwa, jest różnica, czy ktoś jest prawo czy leworęczny. Zawsze staramy się nałożyć pianę od strzyka, który jest bliżej nas po lewej stronie, czyli od lewego tyłu. Lewy tył, prawy tył, lewy przód, prawy przód. Takie nałożenie gwarantuje nam jakby optymalne postępowanie w celu zapobiegania nanoszenia patogenów na strzyki. Jeżeli zaczniemy nałożenie piany od tyłu, czyli już w tym momencie zabezpieczamy tylne strzyki przed naszym przedramieniem, to jest część naszego ciała, która bardzo często jest niedoceniana, a bardzo często właśnie tą częścią ciała zanieczyszczamy strzyki, doprowadzając do zakażenia. Jeżeli chodzi o wycieranie później nałożonej piany, tutaj postępowanie jest odwrotne. Zaczynamy od lewego przodu,
Następnie jest prawy przód, lewy tył i prawy tył. Takie postępowanie też ma na celu zapobieganie zanieczyszczeniu już wytartego strzyka. Za chwileczkę Państwu pokażę w praktyce, o co konkretnie chodzi. Jeżeli chodzi o piankę, to jak powiedziałem, zakładamy ją od tylnych strzyków. To zapobiega nam w tym momencie zanieczyszczeniu ich naszym przedramieniem, jeżeli przejdziemy do przodu. Ma to znaczenie przy halach udojowych, gdzie linia wymion jest troszkę niżej i jest spore ryzyko, że zanieczyścimy szczególnie okolice zwieracza. Pianka średnio 20-30 sekund na takiej krowie musi być. Teraz bierzemy w tym wypadku ręcznik jednorazowy. Proszę zobaczyć, wycieranie zaczynamy od lewego przodu. Dlaczego od lewego, nie od prawego? Jeżeli zaczniemy od tego strzyku i przejdziemy do tego, ruchy krowy powodują, że tą częścią ręki jesteśmy w stanie znowu ten wyczyszczony strzyk zanieczyścić. Dlatego wycieramy lewy przód, następnie prawy przód, przechodzimy lewy tył, następnie prawy tył. Staramy się, aby strzyk, który wycieramy, znajdował się między naszymi palcami. Nas interesują te 4 mm kwadratowe tej powierzchni strzyka najczęściej. Często dojarze wykonują czyszczenie strzyka w sposób tylko taki. Proszę Państwa, wsadzamy od spodu i dbamy przede wszystkim o okolice zwieracza. Jeżeli teraz będziemy chcieli nałożyć dipping poudojowy, również zaczynamy od strzyków tylnych, zaczynając od przednich, proszę zobaczyć. Znowu jest ryzyko, że tą częścią zanieczyścimy tylne strzyki. Dlatego dipping zaczynamy od tyłu i idziemy do przodu. Oczywiście akurat w przypadku tej hali mamy do czynienia z systemem Apollo. Tutaj mamy automatyczny dipping, chociaż tutaj też wymaga on kontroli i sprawdzania. Tak więc, proszę Państwa, w przygotowaniu optymalnym krowy do doju ważne są przede wszystkim ubiór, który powinien być w miarę czysty, schludny, także żebyśmy nie stanowili zagrożenia dla naszych krów. Jak Państwo widzicie, istotną rzeczą jest, czy jesteśmy prawo- czy leworęczni, a także czy dane czynności powinniśmy wykonać, zaczynając od przednich ćwiartek, czy też od tylnych ćwiartek. Ma to naprawdę istotny wpływ na to, czy procedury, które stosujemy, będą procedurami efektywnymi i czy nie spowodujemy większych szkód naszymi działaniami niż korzyści, które mają z tego wynikać. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę i wysłuchanie mojego wykładu. Mam nadzieję, że przynajmniej choć kilka z tych wskazówek, które tutaj dzisiaj Państwu przybliżyłam, będziecie w stanie wykorzystać w swoich gospodarstwach. Zapraszam do wysłuchania kolejnych wykładów i życzę miłego wieczoru. Pani doktor Malwina Jaszcz, dziękuję serdecznie. Pani doktor, jeszcze tak podpytam, a jak wrażenie, jak Pani się czuje? No bo taka sytuacja, takie czasy, że wszystko online. No tak, wszystko online. No bardzo jest to dla nas nowe, jest to nowe doświadczenie, ale jest to bardzo cenne doświadczenie. Całe życie się uczymy, więc i dzisiaj mamy możliwość nauczenia się czegoś nowego. Także jestem z tego bardzo zadowolona. Całe życie się uczymy. Szczęście jest takie, że jeszcze dzisiaj będziemy mieli też okazję porozmawiać z panią doktor w części, w panelu dyskusyjnym. Pani doktor, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak pani doktor wspomniała, niczym rasowa prezenterka telewizyjna, przed nami kolejny wykład. Drodzy Państwo, już teraz bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie z panem Waldemarem Krzymowskim, który jest doradcą Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. A będzie to wykład, będzie to prelekcja o audycie somatycznym i przede wszystkim o tym, jakie wartości dla hodowców niesie ze sobą taki audyt. Dobry wieczór Państwu.
Szkoda, że online mam okazję wygłosić ten wykład, wolałbym na żywo, ale trzeba sobie radzić z tym, co mamy. Tytuł mojej prezentacji brzmi: jak poradzić sobie z somatyką? Nowe narzędzie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Ja bym w tym tytule zmienił jedno słowo, zamiast narzędzie użyłbym słowa oręż, dlatego że Polska Federacja wystąpiła na wojnę z komórkami somatycznymi. Nie jest dobrze w terenie z tym aspektem hodowli bydła mlecznego. Naturalnie są obory, które radzą sobie w sposób doskonały i bardzo dobry, ale zbyt dużo mamy krów z podniesioną liczbą komórek somatycznych. Na tym slajdzie wyświetlają się przyczyny. O tych przyczynach wzrostu liczby komórek somatycznych u bydła mówili moi poprzednicy bardzo dużo. Natomiast ja ze swojego takiego blisko już rocznego doświadczenia w pracy nad somatyką, realizując audyty somatyczne w oborach, przede wszystkim podkreśliłbym stan sprzętu udojowego, niewłaściwą rutynę doju i brak higieny. Pozostałe aspekty również mają znaczenie, ale te pierwsze trzy stanowią 80% przypadków w oborach, które do tej pory odwiedziliśmy. Proszę Państwa, liczba komórek somatycznych może wzrastać u bydła również w sposób fizjologiczny. Na przykład na krótko przed zasuszeniem, kiedy wydajność krów już jest niska, dojone są na przykład tylko raz dziennie, czy po wycieleniu w okresie wytwarzania siary, jak wiadomo, siara daje odporność, a komórki somatyczne w głównej mierze to komórki odpornościowe. W czasie rui każdy z hodowców obserwuje takie zjawisko, nagle jest drastyczny spadek mleka i w tej małej ilości mleka podczas rui mogą zagęszczać się komórki somatyczne. Natomiast wzrost liczby komórek somatycznych dotyczy również, to dzisiaj modne słowo, chorób współistniejących. Przede wszystkim dotyczy chorób narządu rodnego i narządu ruchu, typu zanokcica, wrzody, zapalenia stawów czy okolic okołostawowych, a w przypadku narządów rodnych zapalenie jajników, jajowodów, ropomacicza czy na przykład ronienia. Następną grupą przyczyn, zobaczcie Państwo, jest ich tak dużo, że nie zmieściły się na jednym slajdzie, trzeba podpierać się trzema obrazkami. Następną grupą przyczyn to są robaczyce. Nie wiem, z jakiego powodu polscy hodowcy zupełnie zapomnieli o parazytozach. Jeżeli hodowca wypasa swoje bydło, to jeszcze tam dba, powiedzmy, na początku sezonu od robaczy, na końcu sezonu od robaczy, ale doprawdy nie wiem, dlaczego bydło trzymane w alkierzu zupełnie, hodowcy myślą, że zupełnie nie ma robaczyc, a niestety ma, dlatego że przywozimy z łąk trawę, na tych łąkach toczy się normalne, bujne życie, również rozmnażają się pasożyty, tam przechodzą swoje cykle rozwojowe, no i tą siano-kiszonkę, czy to siano przywozimy do obory, skarmiamy zwierzęta, robaczyce są pewne. Następny punkt, zwierzęta żywione złej jakościami paszy. To w zasadzie coraz rzadziej się zdarza, takie zgniłe, zapleśniałe czy przemarznięte pasze widzimy bardzo rzadko, jednak hodowcy zdają sobie sprawę z tego. No, prawidło stare jak hodowla bydła mlecznego, krowa doi się pyskiem, więc jeśli damy byle co do żłobu, no to spodziewajmy się byle jakiej produkcji. Zdarzają się lata trudne w uprawie roślin, które skutkują tym, że mamy nieco gorsze pasze, ale generalnie hodowcy przywiązują bardzo dużą wagę do jakości tych pasz. Przy braku dostatecznej ilości wody. No proszę Państwa, mleko to w głównej mierze woda i krowa musi się odpowiednio napić, odpowiednią ilość wody codziennie wypić, żeby dała to mleko dobrej jakości. Nie zapominamy o mikroelementach w dawce pokarmowej i proszę Państwa, czekają nas zmiany klimatyczne, więc musimy już myśleć o tym, że w czasie upałów,
W tych gorących letnich miesiącach krowy będą, są narażone na stres temperaturowy i to obserwuje się w naszych polskich oborach. Czerwiec, lipiec, sierpień widać to zmniejszenie ilości mleka, a co za tym idzie, będzie wzrastała liczba komórek somatycznych. Przy wszelkich bodźcach wywołujących stres i niepokój zwierząt również komórki somatyczne mogą wzrastać. Takie brutalne i niewłaściwe traktowanie zwierząt jest już dzisiaj rzadkością. Hodowcy zdają sobie sprawę, że tylko spokojne zwierzęta dadzą im odpowiednią produkcję i odpowiedni dochód. Mili Państwo, w 80% przypadków mamy do czynienia z stanem zwanym mastitis, zapaleniem wymienia, które przebiega bezobjawowo. I niestety przeciwnik, którego nie widzimy, jest trudny do zwalczania. Jedynym źródłem wiedzy na temat podklinicznie toczących się procesów chorobowych w wymieniu są, proszę Państwa, nasze trzy narzędzia. Dalej będę się upierał, że to jest oręż w walce z somatyką. RW1 STADO, jest to raport wynikowy, doskonale Państwu znany, który łącznie z RW2 próba jest dostarczany po każdym próbnym udoju i tam znajdą Państwo wszelkie informacje na temat komórek somatycznych. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę Państwa na RW8 somatyka. Raport bardzo dobry, bardzo prosty, a niestety przez hodowców, no w mojej ocenie, zbyt często pomijany. Koszt tego raportu to raptem złotych 20 za jego wytworzenie i 20 groszy za każdą stronę wydruku. No, przy licznym stadzie tych stron może być kilka bądź kilkanaście, ale to naprawdę to jest, mili Państwo, jedno piwo? Może paczka papierosów. I wiedza tam zawarta jest nieosiągalna w żadnym innym raporcie. Ale wróćmy do RW1 STADO. Tutaj na niebiesko macie Państwo zaznaczone te elementy naszych wyników, które mówią o komórkach somatycznych. Wyniki ostatniego próbnego udoju to po prawej stronie z podziałem na krowy z rosnącą liczbą komórek somatycznych od 201 tysięcy do 400, od 401 do 1000 i powyżej 1000 oraz sumę tych zwierząt i wyliczony procent, jaki one stanowią w stadzie. Natomiast wyniki ostatnich 12 próbnych udojów rzutują nam informują nas o tym, jak zachowywały się komórki somatyczne w zbiorczym mleku w całym stadzie przez ostatnich 12 miesięcy. Na tym przykładzie widzimy, że w miesiącach letnich faktycznie coś się działo, ta liczba komórek somatycznych rosła, w następnych miesiącach się nieco uspokaja i tu jest jeden dodatkowy, bardzo taki obrazowy parametr, który mówi, ile litrów dziennie na dobę traci hodowca z powodu wzrostu liczby komórek somatycznych. Przyjmujemy, że wzrost o każde 100 tysięcy, ponad 200 tysięcy komórek somatycznych w jednym mililitrze mleka skutkuje utratą mleczności rzędu 2,5 do 3%. Jeżeli hodowca osiąga komórki somatyczne rzędu milionów, straty są bardzo duże. Ponieważ raport RW1 STADO jest dwustronny, na tym slajdzie zamieściliśmy jeszcze fragment drugiej strony dotyczący komórek somatycznych i tam, proszę Państwa, na wykresie jeden rzut oka z 6 miesięcy potrafimy ocenić, co działo się z naszym stanem. Jeśli wykres mieści się w polu zielonym, seledynowym, to jest bardzo dobrze. Jeśli na tle żółtego paska, to mamy sygnał alarmowy, należy podjąć jakieś działania, żeby temu przeciwdziałać. Natomiast już krytyczne stany są na kolorze czerwonym, a po prawej stronie mówimy, jaki wynik jest prawidłowy i ocena słowna, no, dla tej obory ta ocena wypadła dobrze. Następnym raportem, który hodowcy po próbnym udoju dostają rutynowo w ramach opłaty za ocenę, jest RW2 próba. I tutaj też, proszę Państwa, mamy dane na temat komórek somatycznych. Na przykładzie, który wyświetla się na Państwa ekranach, mamy dwie krowy. Pierwsza
z nich, ta na górnej części ekranu, zakończyła swoją laktację z bardzo wysokimi poziomami komórek somatycznych. Coś się niedobrego tam działo. Prawdopodobnie w okresie zasuszenia była podjęta interwencja, no choćby podanie antybiotyku DC, który w zasuszeniu to wymię uleczył, bo następna laktacja zaczęła się bardzo fajnie i przez 4 miesiące nic się nie dzieje. Wyniki są wręcz rewelacyjnie. Natomiast krowa numer 2, proszę Państwa, to jest już czwarta laktacja. Życzyłbym wszystkim takich zwierząt. Wszystko jest na zielono, wyniki są dwucyfrowe. Bardzo fajna krówka. Mili Państwo, i teraz RWO8 Somatyka. Ten raport jest wielostronicowy, w zależności od wielkości stada i problemów z somatyką w tym stadzie może zawierać kilkanaście, a nawet więcej stron. Tutaj krowy podzielone są na trzy grupy. Są to krowy ze świeżymi zachorowaniami, krowy chronicznie chore i krowy wyleczone. Te ze świeżymi zachorowaniami są to zwierzęta, które w poprzednim próbnym były ok, na ostatnim próbnym podskoczyła liczba komórek somatycznych. I tu, proszę Państwa, spójrzcie, to jest fragment RW8 i krowa na pierwszym miejscu jako nowe zachorowanie, cynia się nazywa, bardzo, bardzo urocze imię. W trzecim rzędzie danych dotyczących tej krowy mamy procentowy udział komórek somatycznych i po prawej stronie, całkiem z prawej strony, mamy tam liczbę około 15. To oznacza, że 15% komórek somatycznych w tanku pochodzi od tej jednej krowy. Tego parametru nie znajdziecie Państwo na innych raportach wynikowych. On jest dostępny tylko tutaj. Jest tani, należy porozmawiać tylko ze swoim zootechnikiem o ceny, zamówić ten raport i z niego korzystać. Naprawdę narzędzie oręż do walki z somatyką niezastąpionym. Proszę Państwa, a teraz mówiliśmy o orężu, o takiej broni osobistej, którą każdy hodowca ma, a teraz, proszę Państwa, wytaczamy artylerię. Tą artylerią jest doradztwo somatyczne, jest to usługa, która jej celem jest dojście do przyczyn wysokich poziomów komórek somatycznych w stadzie. I proszę Państwa, tą usługę prowadzimy jakby w dwóch odrębnych pakietach. Pierwszym to jest audyt somatyczny, jest to jednorazowa wizyta podczas doju najlepiej w oborze i przegląd tego stada pod kątem zachowania dobrostanu, pod kątem oceny typu budowy tych zwierząt, kondycji wymienia i wspólnie, podkreśliłbym to słowo, wspólnie z hodowcą to robimy. Kontrolujemy warunki panujące w dojarni, jak pracuje ta cała instalacja udojowa, jakie są podciśnienia i tak dalej. Wszystko to, o czym moi poprzednicy mówili, my tu wdrażamy praktycznie. I ta usługa, proszę Państwa, kończy się zostawieniem dla hodowcy zaleceń naprawczych i naturalnie będzie po wykonaniu usługi będzie fakturowana. Ale lepszą wersją jest pakiet Somatyka Plus. To jest jakby, przepraszam, coś mi przeskoczyło, to jest jakby to samo co audyt somatyczny, ale ma charakter abonamentu i obejmuje całoroczny nadzór nad tym stadem. Zakłada co najmniej 4 wizyty u każdego, który z nami podpisze tą umowę i wspólna praca nad uzdrowieniem tego stada i zmniejszeniem liczby komórek somatycznych. Jeszcze raz podkreślam słowo wspólna, bo sam doradca naprawdę mało może i to hodowca doi te krowy, to hodowca jest z nimi na co dzień. My dysponujemy jakąś tam wiedzą, tą wiedzą się dzielimy, zostawiamy zalecenia i po każdej takiej wizycie jest generowany płatny raport somatyka dla hodowcy. To działa, mili Państwo, w ten sposób, że hodowca jest w oborze kilka razy dziennie. Codziennie, 2 razy dziennie doi, przechodzi obok pewnych zjawisk, pewnych problemów,
często zaciera mu się obraz swojego stada, zawsze tak było, mówią, jakby przyzwyczajają się do tego stanu i przestają dostrzegać pewne rzeczy. Świeże oko doświadczonego, wyszkolonego doradcy szybciutko wyłapie te krytyczne momenty i możemy w łatwy sposób wspólnie z hodowcą dojść do dobrych rezultatów. I mili Państwo, to doradztwo somatyczne, myśmy wypracowali taką metodę, stworzyliśmy taką checklistę punktów, które musimy w oborze sprawdzić, o które pytamy hodowcę, obserwujemy jego pracę, jego działania, notujemy sobie i one dotyczą higieny urządzeń udojowych, samego doju, dobrostanu, żywienia i proszę Państwa, na koniec takiego audytu siadamy już na spokojnie, najlepiej przy kawie z hodowcą i omawiamy punkt po punkcie, zostawiając mu zalecenia. Z mojego doświadczenia wynika, że nie powinniśmy tych zaleceń produkować zbyt dużo, bo jeśli zostawimy go z listą kilkunastu, to chłop się złapie za głowę, nie ma na to czasu, zapomni i powie, że audyt nie działał, doradca był zły. Najlepiej na początek zostawić mu jedno, dwa zalecenia, takie najgrubsze, których usunięcie spowoduje wyraźną zmianę obrazu komórek somatycznych w tym stadzie. Mamy kolejne przecież wizyty i możemy ten program dopieszczać, doprecyzowywać i wspólnie z hodowcą dojść do doskonałych wyników, jeśli chodzi o komórki somatyczne. No i proszę Państwa, realizujemy również doradztwo w zakresie środków do higieny. Każda obora jest inna, każda obora pracuje w innych warunkach, dostosowujemy tą profilaktykę do indywidualnych potrzeb i tak układamy to doradztwo, żeby każdemu hodowcy pomóc. Dobieramy produkty z rynkowej oferty. I na zakończenie, mili Państwo, zanim Wam podziękuję, to jeszcze wrócę do tej swojej militarnej narracji. Skoro mamy wojnę z komórkami somatycznymi, to proszę Państwa, zanim podziękuję za uwagę, to zwrócę się z takim apelem. Pracownicy Polskiej Federacji, a już szczególnie doradcy ogólni, którzy jeżdżą do Was, pomagając w sytuacjach naprawdę trudnych, są dokładnie po tej samej stronie barykady co wy. Dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten bardzo ciekawy wykład, za tę bardzo ciekawą prelekcję i cóż, chyba pozostaje raz jeszcze zaapelować do wszystkich, żeby skorzystali z tego jakże ciekawego narzędzia. Tak, narzędzie jest nowe, ale mamy w swoim gronie naprawdę doświadczonych pracowników. Oni szczególnie pieczołowicie zostali dobrani do tej funkcji, no a przede wszystkim Federacja naciska mocno na szkolenia. Szkolenia. Także to jest świeża wiedza, najnowsze rzeczy i warto z tego korzystać. A jak wiadomo, na naukę nigdy nie jest za późno. Kłaniam się i dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, a my teraz zmieniamy nieco temat. Temat bardzo istotny i sądzę, że wszystkich Państwa interesujący. Unia Europejska, organy unijne cały czas pracują nad nowym ustawodawstwem dotyczącym stosowania antybiotykoterapii w Państwa hodowlach i właśnie o tym chcielibyśmy teraz z Państwem porozmawiać. Najpierw to będzie oczywiście część seminaryjna, potem również do tego tematu wrócimy w naszej części, która będzie miała formę panelu dyskusyjnego. A gdzie najlepiej szukać pytań i odpowiedzi w tym temacie? Oczywiście u głównego inspektora weterynarii, więc już teraz zapraszam przedstawicielkę głównego inspektoratu weterynarii, panią doktor, panią weterynarz Katarzynę Gąsiorek, za chwilę jej wystąpienie, a ja tylko dodam jeszcze, że jak na każdej porządnej imprezie, na każdym porządnym wydarzeniu musi być więcej niż jeden prowadzący, dlatego dalszą część naszego spotkania poprowadzi dla Państwa Rafał Morawski, a ja już teraz dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam naszą następną prelegentkę.
Pani doktor, proszę wybaczyć, że na chwilę przerwę, ale żadna porządna impreza nie mogłaby się odbyć, żadne porządne wystąpienie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie problemy techniczne. I chyba taki chwilowy, mam nadzieję, problem techniczny mamy, bo pani doktor zaczęła już swoje wystąpienie, a pani doktor nie było słychać, o czym na pewno państwo się przekonali, więc proszę dać nam chwilę, żeby specjaliści od dźwięku, nasz departament dźwięku, żeby się zajął mikrofonem pani doktor. A ja cały czas zachęcam państwa do tego, aby uczestniczyli państwo w czacie i zadawali pytania. Pytania mogą być ogólne, ale też mogą być skierowane do wszystkich naszych ekspertów, seminarzystów. Przypomnę, że jest ich w sumie 5, 3 wystąpienia, 3 prelekcje już za nami, jeszcze 2 przed nami. A to nasze spotkanie dzisiejsze oczywiście odbywa się w ramach cyklu Nauka Praktyce i jest organizowana przy ogromnym wsparciu, za które w imieniu organizatorów serdecznie dziękuję, przy wsparciu Federacji Promocji Mleka. Drodzy Państwo, czat to jedno, pytania to jedno, seminaria to drugie, ale drodzy Państwo, przypominam, że dzisiejszy wieczór będzie miał także charakter rozrywkowy. Dlaczego będzie miał charakter rozrywkowy? Ano dlatego, drodzy Państwo, że przed nami quiz. W tym quizie będzie można wygrać naprawdę niezwykłe nagrody, szalenie cenne, które przydadzą się w Państwa gospodarstwach na co dzień. Natomiast istotne będzie to, żeby wykazać się refleksem, bo wygrają te 3 osoby, które najszybciej odpowiedzą na 4 przygotowane przez nas pytania. Te pytania oczywiście zadamy Państwu za pośrednictwem naszej platformy. A już teraz zapraszam serdecznie ponownie panią doktor. Mam nadzieję, że wszystko zadziała. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to na szczęście i że w takim razie mój wykład zostanie zapamiętany. Bardzo bym chciała Państwu przekazać dzisiaj kilka informacji dotyczących stosowania nowych możliwości stosowania produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Proszę Państwa, jak Państwo się rejestrowaliście na to dzisiejsze webinarium, zauważyliście zapewne, że jednym z tematów jest tak zwany zakaz stosowania antybiotyków i co dalej. I to jest bardzo adekwatne określenie, adekwatne do wielu opinii, które ostatnio krążą w środowisku, zarówno w środowisku lekarzy weterynarii, jak i w środowisku hodowców zwierząt, producentów polskiej żywności. Pojawia się wiele artykułów, informacji w mediach społecznościowych, w prasie, mówiących, że od stycznia 2022 roku, czyli już za chwileczkę, nie będziemy mieli czym leczyć zwierząt, bo raz, że nie mamy nowych przepisów, które by dawały możliwości i wytwarzania tych produktów leczniczych, a także ich importu. A druga sprawa, że stracimy możliwość stosowania antybiotyków w leczeniu zwierząt. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że dzisiaj ten wykład Państwu udowodni, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Będziemy mieć na pewno zmiany, musimy się do tego przyzwyczaić, musimy to zaakceptować, natomiast na pewno nie będzie takiej sytuacji, w której nie będziemy mieć czym leczyć naszych zwierząt. Drodzy Państwo, chciałabym też dzisiaj troszeczkę opowiedzieć, o co chodzi tak naprawdę z tymi antybiotykami, antybiotykoopornością, bo przecież tak naprawdę to nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych powstało między innymi właśnie po to, żeby ocalić te antybiotyki, skuteczność tych antybiotyków, które nam pozostały, żeby zmniejszyć ilość ich stosowania i żeby zwiększyć bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, bo przecież antybiotykooporność, jak zaraz Państwo się przekonacie, przenosi się ze zwierząt na ludzi. I tutaj chciałabym, żebyśmy się troszeczkę cofnęli do roku 1945, kiedy to odkrywca penicyliny, pan Alexander Fleming, sam w trakcie wykładu noblowskiego powiedział, że
będzie taka sytuacja, w której każdy będzie miał dostęp do penicyliny, każdy będzie mógł ją kupić i poprzez nieumiejętne jej stosowanie w zbyt niskich dawkach możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy mikroorganizmy staną się odporne na działanie tej penicyliny. Proszę Państwa, co to jest ta antybiotykooporność? Definicji jest bardzo wiele, są definicje farmakologiczne, mikrobiologiczne, epidemiologiczne, ale chyba taka najprostsza definicja to jest definicja kliniczna i antybiotykooporność w dużym skrócie mówiąc to jest sytuacja, w której pewien szczep bakterii jest odporny na stężenie, na dawkę środka przeciwdrobnoustrojowego, który w normalnych warunkach przy innym szczepie, innym organizmie powinien wywołać skutek terapeutyczny. Czy no, być może nie brzmi to tak groźnie, natomiast samo zjawisko antybiotykooporności spędza sens z powiek wielu ekspertom na całym świecie już od wielu lat. Może troszkę o liczbach, bo to bardzo nam uświadamia, jak wielkim zagrożeniem jest taka sytuacja, w której te antybiotyki przestają być skuteczne. Ostatnie dane, jakie mamy, takie najświeższe, mówiące o liczbie zgonów ludzi wywołanych zjawiskiem antybiotykooporności, to są dane z 2015 roku i szacuje się, że w samej Unii Europejskiej z powodu opornych bakterii, zakażeń opornymi bakteriami, 33 tysiące ludzi rocznie umiera. To jest 30% wzrost w stosunku do 2007 roku, kiedy mówiło się jeszcze o zgonach 25 tysięcy pacjentów rocznie. To w samej Unii Europejskiej. Natomiast szacuje się, że na całym świecie z powodu zjawiska antybiotykooporności rocznie umiera 700 tysięcy osób. I jeżeli nie odwrócą się obecne trendy, to do 2050 roku będziemy mieć około 10 milionów zgonów rocznie z powodu antybiotykooporności, co stanowi dużo większą umieralność niż obecnie z powodu chorób onkologicznych. Drodzy Państwo, antybiotykooporność nie zna granic, szerzy się pomiędzy gatunkami, przechodzi pomiędzy różnymi gatunkami różnych zwierząt, ze zwierząt na człowieka, przenosi się za pośrednictwem paszy, żywności, przez kontakt bezpośredni, ale także za pośrednictwem wód gruntowych, gleby, do których przedostają się pozostałości antybiotyków, które na przykład w sytuacjach, kiedy opakowania po zużytych antybiotykach, kiedy na przykład tak są nieumiejętnie, niewłaściwie traktowane przez stosujących te antybiotyki i przedostają się wówczas do wód gruntowych i gleby. To jest również niewłaściwe postępowanie ze zużytymi lekami, a także przez wydaliny i wydzieliny pochodzące od zwierząt, ale również i pochodzące od ludzi. Antybiotykooporność nie zna granic geograficznych. Przenosi się pomiędzy państwami, pomiędzy kontynentami, dlatego stanowi tak ogromne zagrożenie dla nas wszystkich. Chciałabym Państwu też tutaj chwileczkę opowiedzieć o danych, które mamy, zatrważających danych dotyczących wielkości sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych w Europie. Jest, proszę Państwa, taki urząd ESVAG, to jest Europejski Urząd do Spraw Zużycia Antybiotyków w Weterynarii. On funkcjonuje przy Europejskiej Agencji Leków. I od 2011 roku, kiedy te działania Komisji Europejskiej zaczęły być takie no, prężne działania związane właśnie z antybiotykoopornością. I od 2011 roku komisja zaczęła zbierać dane dobrowolnie, póki co dobrowolnie, dane dotyczące ilości sprzedanych substancji przeciwbakteryjnych, przeciwdrobnoustrojowych, przepraszam, od państw, które
zadeklarowały możliwość przekazywania takich danych. Jak Państwo widzą, początkowo te dane były, ilości ton sprzedanych antybiotyków były ogromne. Później od około 2014 roku, kiedy zaczęły się pojawiać systematyczne raporty mówiące o tym, które państwo znajduje się na którym miejscu i kiedy państwa członkowskie zaczęły się zastanawiać, skąd ta tak duża sprzedaż środków przeciwbakteryjnych. I od kiedy państwa członkowskie też zaczęły wprowadzać działania na rzecz ograniczenia sprzedaży antybiotyków, wówczas te słupki sprzedaży zaczęły w Unii Europejskiej spadać. Raport najbardziej aktualny to jest raport z 2018 roku. Tak to jest, że komisja podaje te wyniki z dwuletnim opóźnieniem. Dzisiaj sprawdzałam jeszcze rano, czy mamy świeży raport dotyczący sprzedaży w 2019 roku. Jeszcze go nie mamy, ale myślę, że na początku listopada on się ukaże. Mogą Państwo również sami zorientować się, jak wygląda ta sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych, bo raport jest publikowany na stronie Europejskiej Agencji Leków i wszyscy, którzy są zainteresowani, mogą się z nim zapoznać. I tak wygląda sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych w Unii Europejskiej. To jest sprzedaż podana w tonach, a tak to wygląda niestety u nas. Proszę Państwa, no jak widzimy w ostatnich dwóch latach raportowych, 2017 i 2018, niestety mieliśmy ogromny wzrost sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych. I o ile zwykle byliśmy na jakimś czwartym, piątym miejscu, to jeszcze nie było tak źle, to w dwa ostatnie lata no, nie mamy się czym pochwalić. Jak Państwo spojrzycie, w 2017 roku w Polsce sprzedało się przeszło 750 ton substancji przeciwdrobnoustrojowych, a w rok później mieliśmy już wzrost do 784 ton. W tym raporcie SWAC-u będą Państwo mogli zobaczyć, jak wygląda sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych w podziale zarówno na formy farmakologiczne, jak i na grupy środków przeciwdrobnoustrojowych. Tutaj widzą Państwo wszystkie raportujące państwa i widzą Państwo, jak wygląda to w Polsce. W Polsce najwięcej sprzedawało się środków przeciwdrobnoustrojowych w postaci proszków doustnych. W dużej ilości też sprzedawały się produkty przeciwbakteryjne w postaci iniekcyjnej, w postaci roztworów doustnych. Dużo mniejszy odsetek stanowiły inne formy, takie jak na przykład też produkty przeciwdrobnoustrojowe w postaci dowymieniowej. Proszę Państwa, ja tutaj na slajdzie żadnym nie mam informacji podanych, jakie to grupy u nas się w 2018 roku najlepiej sprzedawały. Natomiast powiem, że były to spośród tych grup były to sulfonamidy, cefalosporyny pierwszej, drugiej generacji, penicyliny i makrolidy. A najchętniej nasi lekarze weterynarii stosowali, najchętniej, najczęściej stosowali środki przeciwdrobnoustrojowe właśnie u bydła. Na drugim miejscu były świnie i na kolejnym miejscu drób i pozostałe gatunki, od których się pozyskuje żywność. Proszę Państwa, porównując rok 2018 i 2017, spadła nam tylko, mimo że była to grupa najchętniej stosowana, to spadło nam tylko sprzedaż sulfonamidów. Natomiast wszystkie pozostałe grupy środków przeciwdrobnoustrojowych, sprzedaż tych grup
niestety wzrosła. Tak jak już Państwu wspomniałam, Komisja Europejska od wielu lat zajmuje się działaniami na rzecz ograniczenia zjawiska antybiotykooporności. Zresztą nie tylko Komisja Europejska, ale wszelkie organizacje zajmujące się ochroną zdrowia publicznego, ochroną zdrowia zwierząt, rolnictwem, ekologią. Już w 2011 roku powstał taki pierwszy ramowy dokument, który wyznaczył 7 obszarów, w których musimy podjąć działania, żeby to zjawisko antybiotykooporności ograniczyć. I przede wszystkim na pierwszym miejscu wyróżniono właściwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych u ludzi i u zwierząt. Na pocieszenie mogę Państwu powiedzieć, że my tu w weterynarii zdaje się, że robimy dużo więcej, przynajmniej w Polsce, niż sektor ludzki. Miałam przyjemność uczestniczyć wiele razy w spotkaniach zespołu do spraw ochrony antybiotyków i zaangażowanie sektora weterynaryjnego, nie tylko inspekcji weterynaryjnej, ale też innych instytucji, było dużo większe niż w medycynie ludzkiej i my dużo więcej działań wdrażaliśmy niż sektor ludzki. Kiedyś była taka opinia, że to zużycie, ta antybiotykooporność wynika stąd, że lekarze sypią antybiotyki, tak to się nieładnie mówiło. Otóż raporty, wyniki monitoringów oporności i naszej weterynaryjnej monitoringu oporności w sektorze medycyny ludzkiej pokazały, że to nie do końca tak jest i że nie sama weterynaria i polska żywność jest przyczyną pojawienia się tego zjawiska antybiotykooporności. Natomiast nie znaczy to, że jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności i możemy spocząć na laurach. Nadal musimy wszyscy współpracować, żeby zostawić sobie jakieś alternatywy leczenia. Proszę Państwa, w 2016 roku powstał taki dokument, który zobligował państwa członkowskie do wdrożenia krajowych planów działania na rzecz zwalczania zjawiska antybiotykooporności. I u nas pod kierunkiem ministra rolnictwa i rozwoju wsi w 2017 roku w czerwcu powstał taki dokument ramowy, w którym zawarte były wytyczne i plan działania w sektorze rolnictwa, w sektorze medycyny weterynaryjnej na rzecz zwalczania zjawiska antybiotykooporności. I dzisiaj te działania są istotne i dzisiaj również opracowywane są nowe strategie, nowe dokumenty, które mają na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności, ograniczenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, między innymi strategia od pola do stołu, która się wpisuje w program Europejskiego Zielonego Ładu, określa, że mamy ograniczyć stosowanie antybiotyków do 2030 roku do 2050 roku o 30%. No to jest bardzo, bardzo ambitny cel. Mam nadzieję, że te działania, które zamierzamy wdrożyć, no, zbliżą nas do tych wartości. I tak jak już wspomniałam, komisja wystosowała i sporządziła wiele planów i tak jak to zwykle bywa, na początku, kiedy jest widoczny jakiś problem, to komisja nam grozi trochę palcem i pokazuje, że mamy zacząć działać, ale dobrowolnie. Natomiast w momencie, kiedy te działania nie przynoszą zamierzonych rezultatów i sprawa zaczyna się robić poważna, to mamy prawo, czyli wytyczne twarde i tak też się stało tym razem. W 2018 roku zostało podpisane rozporządzenie, nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. To rozporządzenie weszło w życie w dniu 28 stycznia 2019 roku i mieliśmy, już mówię mieliśmy,
czasie przeszłym, bo to za chwilę skończy się, tak zwany okres trzyletni, okres przejściowy, bo rozporządzenie będzie musiało być stosowane od dnia 28 stycznia 2022 roku. Drodzy Państwo, w trakcie tego okresu przejściowego trzyletniego nie tylko my pracowaliśmy nad wdrożeniem tych przepisów, nie tylko my się przyzwyczajaliśmy, ale też Komisja Europejska intensywnie pracowała, bo do tego rozporządzenia trzeba było jeszcze opracować i wprowadzić akty wykonawcze i delegowane, które uszczegóławiały zapisy tego rozporządzenia. Jaki jest cel wprowadzenia w życie nowych zapisów, nowych przepisów? Celem tego nowego rozporządzenia było stworzenie takiego zespołu, takich regulacji, które byłyby, regulowałyby obrót, stosowanie, dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych i byłyby przystosowane, odpowiadałyby specyfice sektora weterynaryjnego. Ze szczególnym uwzględnieniem właśnie zapobiegania i ograniczania zjawiska antybiotykooporności. Jak Komisja sobie zaplanowała, że wdroży te działania? A między innymi właśnie poprzez na przykład zwiększenie dostępności produktów leczniczych weterynaryjnych, zmniejszenie obciążeń administracyjnych, tak aby podmiotom było łatwiej wytwarzać, łatwiej importować produkty, tak aby dla lekarzy weterynarii również one były łatwiej dostępne, łatwiej, ale legalnie oczywiście. Rozporządzenie też dzięki właśnie tym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych miało ułatwić funkcjonowanie całego rynku, co też miało doprowadzić do nie tylko do zwiększenia dostępności produktów leczniczych, ale innych niż środki przeciwbakteryjne, czyli na przykład do szczepionek, do innych produktów przeciwzapalnych, również autoszczepionek, tak aby zwiększyć działania takie profilaktyczne i dzięki temu właśnie zmniejszyć zużycie antybiotyków w leczeniu zwierząt. Proszę Państwa, rozporządzenie mówi, że przeciwdrobnoustrojowe produkty lecznicze weterynaryjne nie mogą być absolutnie stosowane rutynowo, nie mogą być w zastępstwie za niedostateczną higienę, niewłaściwie prowadzoną hodowlę zwierząt, niewłaściwą opiekę nad gospodarstwem rolnym. Przeciwdrobnoustrojowe produkty nie mogą być też stosowane w celu zwiększenia wzrostu lub wydajności zwierząt. I być może to są takie słowa, wszyscy to wiemy, że tak powinno być, jednak no niestety nasze wyniki kontroli i zarówno zakładów leczniczych, jak i gospodarstw utrzymujących leczone zwierzęta nie zawsze pokazują, że tak to właśnie jest. Drodzy Państwo, to są może informacje bardziej dla lekarzy weterynarii, ale myślę, że hodowcom, właścicielom leczonych zwierząt też może przyda się kilka informacji na temat możliwości zastosowania produktów leczniczych przeciwdrobnoustrojowych. Ja mówię tak celowo przeciwdrobnoustrojowe, bo antybiotyki to nie jest to jednoznaczne i równoznaczne z pojęciem antybiotyków. Pojęcie środków przeciwdrobnoustrojowych dotyczy wszystkich produktów, które działają przeciw każdemu drobnoustrojowi, przeciw bakteriom, przeciw wirusom, przeciw grzybiczo i przeciw pasożytnicze. Także to jest szersze pojęcie. Drodzy Państwo, będziemy mieli taką zmianę, że recepty na produkty lecznicze weterynaryjne będą ważne w całej Unii Europejskiej, co oznacza, że do nas będzie mógł przyjechać hodowca z, nie wiem, Niemiec i będzie mógł u nas zrealizować receptę i tak samo my też będziemy mogli zrealizować receptę w innym państwie członkowskim. Co się zmienia jeszcze? Ważność takiej recepty na produkt leczniczy przeciwbakteryjny, ona będzie ważna tylko i wyłącznie przez 5 dni.
Nie zmieni się na pewno osoba, która ma uprawnienie do wystawiania takiej recepty. Rozporządzenie daje taką możliwość, żeby ktoś to inny mógł być. Natomiast absolutnie my w Polsce stoimy na stanowisku, że receptę ma prawo wypisać wyłącznie lekarz weterynarii. Będzie możliwość stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w ramach profilaktyki i metafilaktyki, ale też w ściśle określonych sytuacjach. Metafilaktycznie wówczas, gdy ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia będzie istotne, wysokie i kiedy nie będzie dostępnych innych rozwiązań. Stosowanie w ramach profilaktyki będzie możliwe u ograniczonej, u pojedynczych zwierząt lub ograniczonej liczby zwierząt, kiedy znowu to ryzyko rozprzestrzeniania się choroby w stadzie będzie wysokie i zagrażające zdrowotności całego stada, a upadki związane z zachorowaniem będą wysokie. To stosowanie antybiotyków, środków przeciwdrobnoustrojowych profilaktycznie i metafilaktycznie będzie ograniczone czasowo i lekarz weterynarii prowadzący leczenie będzie musiał wyspowiadać się z tego, dlaczego tak postąpił, dlaczego taką metodę leczenia zastosował, będzie musiał to odnotować w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, a my będziemy to sprawdzać. I proszę Państwa, kwestia, która tak chyba najbardziej Państwa interesuje. Nowe rozporządzenie dało także możliwość państwom członkowskim ograniczenia w określonych sytuacjach, czy wycofania z możliwości zastosowania określonych grup środków przeciwdrobnoustrojowych, jeżeli polityka krajowa związana ze zwalczaniem antybiotykooporności nakazuje czy sugeruje, że takie środki przeciwdrobnoustrojowe nie powinny być stosowane w weterynarii po to, żeby zachować ich skuteczność w leczeniu ciężkich zakażeń u ludzi. Dlatego też rozporządzenie przewidziało możliwość, może to za lekko określone, tak, ale zgodnie z artykułem, z jednym z artykułów rozporządzenia mają się pojawić jeszcze dodatkowe dwa akty prawne i jeden z nich ma określać kryteria wyznaczania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi, czyli tak zwanych antybiotyków krytycznych, a drugi akt prawny ma określać listę tych antybiotyków, tych środków przeciwdrobnoustrojowych, które w medycynie weterynaryjnej mogą być zakazane. Tutaj należy powiedzieć, że takie wytyczne dotyczące rozważnego stosowania antybiotyków i dzielące środki przeciwdrobnoustrojowe na konkretne grupy w zależności od ryzyka ich zastosowania pojawiły się już tak naprawdę kilka lat temu. One są dostępne powszechnie na stronie Europejskiej Agencji Leków. Można je sobie przetłumaczyć i to miało być narzędzie, które będzie pomagało lekarzom w prowadzeniu leczenia. Podzielono środki przeciwdrobnoustrojowe na cztery grupy. Pierwsza grupa to były, grupa A, to były antybiotyki, których absolutnie w weterynarii stosować nie można, więc tak naprawdę ten tak zwany zakaz funkcjonował już od dawna. Tylko nikt chyba się tym tak nie interesował, póki nie mieliśmy twardych przepisów. Powiem Państwu, że z grupy A nie ma żadnego produktu przeciwbakteryjnego zarejestrowanego, dopuszczonego do obrotu w weterynarii, więc jakby w ogóle nie jest to dla nas problemem, że tą grupę A nam nie uczestniczymy, tak, czy nie stosujemy tych antybiotyków z grupy A. Nigdy takich antybiotyków w weterynarii nie było dopuszczonych, więc nie jest to aktualnie, nic nie tracimy, nie jest to dla nas żadnym problemem. Druga grupa środków przeciwdrobnoustrojowych to były antybiotyki z grupy B, które w weterynarii należało ograniczać i to były zastosowanie takich środków przeciwdrobnoustrojowych możliwe
możliwe jest po wykonaniu badań dodatkowych, a dokładnie wykonaniu antybiogramu i określeniu lekowrażliwości. I tylko w sytuacji, kiedy nie mamy dostępnych antybiotyków z pozostałych dwóch grup, czyli tych z grupy C i D, które mniej mogą, których stosowanie powszechne w medycynie weterynaryjnej mniej szkodzi medycynie ludzkiej i mniej ją ogranicza. Tak wygląda, proszę Państwa, ten podział. Tak jak mówiłam, jest on dostępny na stronie Europejskiej Agencji Leków. Widzimy, które grupy antybiotyków należą do tych poszczególnych kategorii. Ja Państwu tylko powiem, że spośród tych grup, których najwięcej sprzedano w Polsce w 2018 roku, tak naprawdę nie mieliśmy żadnych środków, które by należały do grupy A czy do grupy B. Sprzedawaliśmy, czyli stosowaliśmy w leczeniu zwierząt, wyłącznie antybiotyki należące do grup C i D, czyli też tak naprawdę znów tak okazuje się, że ograniczenia nie są dla nas tak naprawdę takie straszne. Też chciałabym przy tej okazji powiedzieć, że w rejestrze prezesa Urzędu Rejestracji Leków, w rejestrze wszystkich produktów, które są dopuszczone, produktów leczniczych przeciwbakteryjnych, przeznaczonych, zarejestrowanych do stosowania u bydła mlecznego, tych produktów jest aktualnie 165. I naprawdę mamy ogromną pulę leków, mamy w czym wybierać. I te produkty lecznicze, nawet po wejściu w życie tego nowego rozporządzenia, będzie można stosować i nikt nam ich nie zabierze. Ich pozwolenia na dopuszczenie do obrotu automatycznie przechodzą i są zgodne z nowymi przepisami. Proszę Państwa, w wytycznych także jest mowa o tym, jak antybiotyków, jak środków przeciwdrobnoustrojowych stosować nie należy. I tutaj wymienia się nieuzasadnione stosowanie, czyli stosowanie przeciwdrobnoustrojowych środków w chorobach na przykład wirusowych, przy leczeniu infekcji, które nie są wrażliwe na dany środek przeciwdrobnoustrojowy, stosowanie zbyt długie środków przeciwdrobnoustrojowych i w niewłaściwych dawkach, głównie zbyt niskich. Jak Państwo pewnie wiecie, środki przeciwdrobnoustrojowe należą do kategorii RP, czyli wydawane z przepisu lekarza weterynarii, i wśród tej kategorii mamy jeszcze różne możliwości ich stosowania. Mogą być przeznaczone do stosowania wyłącznie przez lekarza weterynarii bądź pod jego nadzorem, albo na przykład do stosowania przez właściciela bądź hodowcę. Środki przeciwdrobnoustrojowe, które są w postaci na przykład dowymieniowej, w postaci proszków, roztworów doustnych, czyli takie, które hodowca musi później w ramach kontynuacji sam podać, mogą być zostawiane. Czasem zdarza się, że zostawiane są produkty, które iniekcyjne, co absolutnie nie powinno mieć miejsca. Ja Państwu chciałam dać przykład z kontroli, które przeprowadziliśmy w zeszłym roku. W jednym z gospodarstw kontrolowanych mieliśmy środki przeciwbakteryjne, które miały datę ważności do 2014 roku, do 2015 roku, i hodowca tłumaczył, że no, nigdy nie wiadomo, co może się przydać. No więc ja przestrzegam. Ordynować lek przeciwbakteryjny może wyłącznie lekarz weterynarii i stosowanie bez konsultacji z lekarzem jakichkolwiek produktów przeciwdrobnoustrojowych jest niedozwolone i grozi tym, że nie będziemy mieć ani skutecznego leczenia, nie będziemy mieć bezpiecznej żywności i nasz wizerunek automatycznie też pogarsza się, wizerunek jako producentów zdrowej, bezpiecznej żywności. Jak więc Państwo widzą, antybiotyki mogą być stosowane tylko pod pewnymi warunkami, na określonych zasadach, we współpracy z lekarzem weterynarii i przestrzegając zaleceń producenta, informacji zawartych w ulotce czy charakterystyce produktu leczniczego weterynaryjnego.
Proszę Państwa, wracając do kwestii tego aktu prawnego, który wyznaczał kryteria, który określał kryteria do wyznaczania grup środków przeciwdrobnoustrojowych krytycznych, czyli tych, których w medycynie weterynaryjnej stosować nie będzie wolno. No, w trakcie prac komisji muszę Państwu powiedzieć, że to chyba były najbardziej burzliwe obrady, bo no, dochodziło nawet do małych awantur pomiędzy przedstawicielami państw członkowskich. Naprawdę każde słowo w tym akcie prawnym było interpretowane, ważone, jak może być zrozumiane i te wytyczne naprawdę były przepracowane, tak, i przeanalizowane z każdej możliwej strony. Natomiast ten akt został przegłosowany, przyjęty 26 maja, natomiast w lipcu Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, Ochrony Środowiska Naturalnego i Zdrowia Publicznego wystosowała taką rezolucję, ponieważ uznano, że to kryterium, jedno z kryterium wyznaczania środków przeciwdrobnoustrojowych do leczenia ludzi jest niepotrzebne. To znaczy, że uznano, że to kryterium ważności produktów w weterynarii w ogóle nie powinno być brane pod uwagę, dlatego że weterynaria nie powinna być stawiana, zdrowie zwierząt nie powinno być stawiane na równi ze zdrowiem ludzkim. I tu w tym momencie i w środowisku lekarzy weterynarii, i w środowisku hodowców no, pojawiła się taka może panika, że naprawdę grozi nam zabranie wielu grup antybiotyków. Rezolucja nie została przegłosowana, została odrzucona. Mamy takie kryteria, jakie ustaliła wcześniej Komisja Europejska, a więc będziemy mieć antybiotyki będą zarezerwowane do leczenia ludzi w momencie, kiedy spełnią trzy kryteria, czyli będziemy mieć kryterium dużego znaczenia dla zdrowia ludzi, czyli są to produkty, które są niezbędne do leczenia niektórych ciężkich infekcji, a brak tych środków spowodowałby zwiększoną umieralność wśród ludzi. Będziemy mieć drugie kryterium, czyli przeniesienia oporności, wysokiego ryzyka przeniesienia oporności ze zwierząt na ludzi. I trzecie kryterium to będzie nieistotnej potrzeby w zakresie zdrowia zwierząt, czyli wtedy, kiedy udowodnimy, że brak tego środka przeciwbakteryjnego nie spowoduje zwiększonej umieralności wśród leczonych zwierząt. Także jak Państwo widzicie, te kryteria zastosowania środków w medycynie weterynaryjnej zostały. Komisja też nie ma na celu pozbawienia sektora weterynaryjnego możliwości leczenia swoich pacjentów. I o ile póki mamy ten akt prawny określający kryteria, to nie mamy jeszcze listy, nie mamy szczegółowych wytycznych, które środki będą przeciwdrobnoustrojowe, które będą nam z zakresu leczenia zabrane. Natomiast mogę tak powiedzieć nieoficjalnie, że mówi się o tym, że zakazane będą te środki, które są w grupie A, czyli to, co nas w zasadzie nie dotyczy, i być może niektóre polimyksyny, być może kolistyna, bo w jej przypadku mamy dużą oporność. Proszę Państwa, przepraszam. Jeszcze, jeśli jeszcze mamy chwilę czasu, chciałam Państwu przekazać informacje o kolejnych obowiązkach, które spadną na państwa członkowskie, to znaczy obowiązku gromadzenia, pozyskiwania danych dotyczących wielkości i sprzedaży i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w podziale na gatunki zwierząt od wszystkich gatunków, od których pozyskujemy żywność. Tak więc kolejną zmianą będzie konieczność rozliczenia się z tego, co w leczeniu zwierząt zastosowaliśmy. Te dane będą zbierane z poziomu gospodarstw.
Także nie uchronimy się od tego, że będziemy to, co stosujemy w leczeniu naszych zwierząt, będzie musiało być jasne, klarowne i przekazywane na bieżąco do Europejskiej Agencji Leków. Drodzy Państwo, mój czas prezentacji już został, wykładu został przekroczony. Powiem Państwu tylko na zakończenie, że Inspekcja Weterynaryjna pracuje nad stworzeniem takiego systemu, my to nazywamy u nas megasystem. To jest system informatyzacji inspekcji weterynaryjnej i ten system będzie umożliwiał pozyskiwanie danych dotyczących właśnie ilości zastosowanych środków przeciwdrobnoustrojowych. Zmieni się sposób ewidencjonowania leczenia. Nie będziecie mieć Państwo papierowej książki leczenia zwierząt, nie będzie pojedynczych kartek, które do tej pory Państwo przechowujecie. Będzie elektroniczna książka leczenia zwierząt. Nie ma już w tym momencie możliwości opowiedzenia o tym, jak ten system będzie wyglądał, natomiast prezentacja zapewne zostanie udostępniona, więc będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się, jakie będziemy mieć moduły i jak ten system będzie funkcjonował. Na zakończenie powiem Państwu, że no, bardzo się cieszę, że jest takie zainteresowanie tematyką profilaktyki, zapobiegania chorobom zwierząt. Jest wiele możliwości zapobiegania. Takie wydarzenia jak to dzisiejsze również daje Państwu wiedzę i wiele korzyści i mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się ograniczyć stosowanie antybiotyków w weterynarii. Dziękuję Państwu za uwagę i przepraszam, że tak długo. Mam nadzieję, że te informacje się Państwu przydadzą. Dobry wieczór Państwu. Rafał Morawski. Zmiana prowadzącego stała się faktem. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Dziękujemy Pani Doktor za bardzo ciekawy wykład. Myślę, że wszyscy z zaciekawieniem usłyszeliśmy o różnych sprawach związanych z antybiotykami. Chciałem też zapowiedzieć, że najnowszy numer hodowli i chowu bydła jest właśnie poświęcony tematowi antybiotyków, także zachęcam wszystkich do lektury. Także jeszcze raz Pani Doktor, dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy i polecamy się na przyszłość. Proszę Państwa, wykłady idą nam bardzo wartko. Przed nami kolejna prelegentka, pani Renata Przezwicka, którą bardzo serdecznie zapraszam. Pani Renata jest z mleczarni Hochland Polska i opowie nam o jakości mleka, znaczeniu tej jakości dla hodowcy, dla producenta sera i dla konsumenta, dla nas wszystkich. Bardzo ważne tematy. Pani Renato, oddaję głos i serdecznie zapraszam na... Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że macie Państwo jeszcze troszeczkę cierpliwości. Obiecuję, że nie będzie długo. Chciałabym powiedzieć parę słów o znaczeniu jakości mleka dla producentów serów, dla producentów produktów mleczarskich. Jestem kupcem w firmie Hochland Polska i z tą firmą jestem związana od ponad 24 lat. Z surowcami mleczarskimi zajmuję się od 20 lat, a od 4 lat odpowiadam za najważniejszy surowiec, za mleko. Firma Hochland Polska działa na polskim rynku od 25 lat i jest liderem w kategorii serów. W Polsce mamy dwa zakłady, to jest zakład w Kazimierzu i w Węgrowie, a od niedawna mamy nowe biuro w Poznaniu. Nasze marki to Hochland, Almette, Valbon i Simply V. To wiodące marki na rynku serów i pod tymi markami możecie Państwo znaleźć różne, przeróżne produkty. Wszystkie produkty z oferty Hochland wyróżniają się doskonałym smakiem i jakością i na tym bardzo nam zależy.
jakość mleka dla producenta sera jest bardzo ważna. Natomiast nie ma producenta sera bez hodowcy i bez konsumenta. Dlatego spojrzę na jakość mleka z punktu widzenia tych trzech stron. Konsumenta, hodowcy i producenta sera. Łańcuch między konsumentem a hodowcą jest coraz bardziej napięty, ponieważ konsumentowi zależy na tym, by produkt był jak najlepszej jakości i by codziennie miał taki sam powtarzalny smak. Wiecie Państwo, że w tej chwili coraz więcej konsumentów ma mnóstwo empatii dla zwierząt. Nie ukrywajmy, że też w social mediach mamy wiele nieprawdziwych twierdzeń związanych z produkcją zwierzęcą i wielu konsumentów odchodzi od produktów zwierzęcych i poszukuje alternatyw. Na drugim końcu tego łańcucha jest hodowca, który musi sprostać wymaganiom rynku. I powiedzmy sobie, że te zmiany zachodzą dosyć szybko, często są określone w niezrozumiałych, zawiłych przepisach prawnych i wiemy, że zmiany w gospodarstwie trudno przeprowadzić szybko i precyzyjnie. Pomiędzy konsumentem a hodowcą jest producent i on stara się połączyć interesy konsumenta i hodowcy. Taką możliwość, taką szansę daje mleko wysokiej jakości. My jako producent serów staramy się produkować jak najefektywniej z 1 litra mleka, z jak najmniejszym obciążaniem środowiska. Stąd nasze inwestycje w rozwiązania technologiczne, doskonalenie procesów produkcyjnych i nieustanne poszerzanie wiedzy dotyczącej produkcji i produktów. Pragniemy też przekonać naszych hodowców, naszych dostawców mleka, by i oni produkowali jak najlepszej jakości mleko z jak najmniejszym wpływem na środowisko i jednocześnie zachowali rentowność swoich gospodarstw. Stąd w strategii Hochland Polska wpisane jest partnerstwo z dostawcami, czyli mamy wygrywać i dostawcy, zarabiać i dostawcy, i my. Wspieramy swoich dostawców każdego dnia. Nasi pracownicy doradzają, pomagają w gospodarstwach. Publikujemy broszury, tak jak zaprezentowane tutaj zapobieganie mastitis czy dobrostan krów. Publikujemy ciekawe artykuły w naszej gazetce dla dostawców oraz na naszej stronie dla dostawców. I też patrzymy w przyszłość, stąd nasz najnowszy projekt realizowany wspólnie z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Akademia Młodego Hodowcy. Do tego projektu zaprosiliśmy młodych producentów mleka bądź dzieci naszych dostawców i wspólnie praktycznie uczymy się, jak produkować dobrej jakości mleko, zachowując rentowność gospodarstwa. W naszej pracy stawiamy na dobrostan, bo wiemy, że zdrowa, zadbana krowa daje więcej mleka dobrej jakości. A zatem dobrostan to korzyść dla hodowcy, dla Hochlandu, ale również spełnienie wymagań konsumenta. Wiemy, patrząc z punktu widzenia hodowcy, wiemy, że dbałość o jakość mleka to dodatkowy wysiłek, dodatkowe zabiegi higieniczne, o których mówili moi przedmówcy. Ale to z drugiej strony ograniczenie strat, bo z jednej strony zdrowa krowa daje więcej mleka, ale też więcej można za dobrej jakości mleko otrzymać. My na przykład w Hochland dopłacamy za niski poziom komórek somatycznych. Wiadomo, że takie dobre mleko to gwarancja długotrwałej współpracy. Wiemy, że monitorowanie stada to pewien wysiłek dla hodowcy, natomiast na pewno jest to też większa wiedza, szybsza reakcja na nieprawidłowości i zdrowe stado to mniejsze wydatki na leczenie.
dobrze zarządzane stado to stabilna produkcja i możliwość rozwoju. Dlaczego to mleko dobrej jakości jest tak bardzo ważne dla nas jako producenta mleka, jako producenta sera? Ponieważ po pierwsze, dobrej jakości mleko umożliwia nam prawidłowy proces produkcyjny. Wiecie Państwo, że dwa podstawowe parametry świadczące o jakości mleka to liczba, poziom komórek somatycznych i ogólna liczba drobnoustrojów. Niski poziom komórek somatycznych to więcej dobrego białka, więcej kazeiny, a zatem więcej sera z 1 kg mleka i lepsze wykorzystanie też naszych linii produkcyjnych. Mleko z wysokim poziomem komórek somatycznych zawiera niestety więcej chlorków, które wpływają negatywnie na powstawanie masy serowej. Białka z mleka mastitisowego mają zaburzoną strukturę i to obniża termostabilność tych białek. Drugi parametr to ogólna liczba drobnoustrojów. Niski poziom drobnoustrojów to prawidłowy proces produkcyjny, lepszy smak wyrobu gotowego i dłuższy termin przydatności do spożycia, na czym coraz bardziej zależy naszym konsumentom. Nadmiar bakterii powoduje stopniową, niekorzystną zmianę składu chemicznego mleka i jego cech sensorycznych. Oczywiście można powiedzieć, ach, po pasteryzacji bakterie giną. Tak, giną, ale nie wszystkie, a w mleku pozostają ich enzymy, które powodują psucie się produktów gotowych. Poza tym pozostają tak zwane bakterie przetrwalnikujące, które tworzą zarodniki, które nie giną w czasie pasteryzacji, a w korzystnych warunkach rozwijają się ponownie i powodują na przykład wzdęcia serów. Jeśli uda nam się wyprodukować dobry produkt z dobrej jakości mleka, to wtedy możemy zbudować dobrą markę i pozyskać lojalność konsumentów. Dlaczego jakość mleka jest tak ważna dla konsumenta? Po pierwsze, jest to niezawodna jakość produktu. Po drugie, konsument uzyskuje to, czego oczekuje, czyli powtarzalny smak. Zawsze, kiedy sięga po swój ulubiony ser, otrzymuje ten sam produkt. Aż 37% konsumentów twierdzi, że jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze marki serów jest ich jakość. A dla użytkowników Almette dwoma najważniejszymi powodami zakupu jest dobry smak, tu mamy aż 58% wskazań, oraz najwyższa jakość. A zatem dobra jakość mleka to sprawa nas wszystkich, hodowców, producentów serów i konsumentów. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo pani Renacie za te wspaniałe słowa. Bardzo nam wszystkim zależy na jakości. Hasło naszej konferencji: lepiej zapobiegać niż leczyć. Chyba już nikogo nie trzeba przekonywać, że to nie jest pustosłowie, ale że to jest hasło, które trzeba wdrożyć na co dzień w naszych oborach, w naszych stadach. I nam jako konsumentom również też zależy oczywiście na jakości tego mleka. Także pani Renato, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Za ten głos środowiska mleczarskiego na naszej konferencji. Proszę Państwa, to był ostatni prelegent, nasza prelegentka. Proszę Państwa, przed nami jeszcze quiz, który za chwilę dla Państwa uruchomimy, ale chciałem również przypomnieć, że bardzo serdecznie poprosimy Państwa o wypełnienie ankiety, w której Państwo wypowiedzą się na temat, jak nas oceniają, jak Państwo widzą tą konferencję, jak dobór wykładów, tematów, wykładowców. Także będziemy bardzo wdzięczni za
opublikowanie tej, za wypełnienie tej ankiety, którą otrzymacie Państwo na zgłoszone adresy mailowe. A za chwilę zapowiadany quiz. Proszę Państwa, quiz będzie się składał z 4 pytań. Będziecie Państwo mogli do tego quizu się dostać poprzez wyjście z trybu pełnoekranowego, także zachęcamy do tego, żeby do tego quizu wejść. Będą tam 4 pytania, jak wspomniałem, i tam będą odpowiedzi. Oczywiście jedna odpowiedź jest prawdziwa i oczywiście liczy się czas i oczywiście odpowiedź merytoryczna na zadane pytanie. Wygrywa 3 uczestników quizu i oczywiście, jak wspominał mój poprzednik Mateusz Chłatki, do wygrania są 3 zestawy środków do pielęgnacji wymion. Także proszę Państwa, zachęcam do wyjścia z trybu pełnoekranowego i wszystkich zapraszam do zabawy, do wypełniania quizu. Życzę wszystkim oczywiście powodzenia i chętnie wszystkich za chwilę poznamy zwycięzców naszego konkursu. Także powodzenia, trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. We'll be right back.
I witamy wszystkich ponownie bardzo serdecznie. Serwery się mocno grzeją. Liczymy głosy, sporo udziału w konkursie. Państwa naprawdę zainteresowanie nas naprawdę cieszy. Ale zanim poznamy zwycięzców, przed Państwem zapowiadany panel dyskusyjny. Też muszę powiedzieć, że mnóstwo pytań Państwo zadali. Czat też cały czas był aktywny. Sami na pewno żeście go obserwowali. Bardzo dużo ciekawych pytań, aż naprawdę mieliśmy spory kłopot, żeby wybrać te pytania no, najtrudniejsze i najciekawsze. Udało się nam jednak to dokonać. Przed nami całe nasze grono ekspertów. Jeszcze raz przypomnę, że tutaj nasi eksperci będą odpowiadać na te pytania. Są to na pytania, które Państwo zgłosili, będą odpowiadać nasi eksperci, nasi wykładowcy. Przypomnę, są to pan dr Sebastian Smulski, pani dr Malwina Jaszcz, doradca ogólny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, pan Waldemar Krzymowski, pani dr Katarzyna Gąsiorek i pani Renata Przezwicka, przedstawiciel Hochland Polska. Także proszę Państwa, zaczynamy. Chciałoby się powiedzieć 100 pytań do, tych pytań nie będzie 100, bo byśmy tutaj siedzieli, no nie powiem do której, mimo że czas jest zmieniany, ale czas nas jednak troszkę goni. No i może pierwsze pytanie, które zadał jeden z hodowców. Czy somatyka może być za niska? Czy jest to normalne, że somatyka jest jednocyfrowa? I bardzo proszę któregoś z ekspertów o odpowiedź. Czuję się wywołany do odpowiedzi zarazem, bo ja właściwie udzieliłem odpowiedzi na to pytanie i mówiłem o, przetaczałem gospodarstwo, które ma 120 tysięcy w raportach wynikowych. Co to oznacza, jak ono ma 120 tysięcy? To znaczy, że spora część krów może być właśnie somatyką jednocyfrową. Absolutnie to jest wynik, do którego powinniśmy dążyć. Ta liczba komórek somatycznych powinna być jak najniższa, może być jak najbardziej jednocyfrowa. Tak jak wspomniałem, daje to, może dawać to negatywne konsekwencje w postaci bardzo silnych, ciężkich zapaleń, a na to jest proste rozwiązanie w postaci szczepień. Czyli odpowiedź jest tak, to dobrze i wtedy bądźmy w porozumieniu z lekarzem weterynarii, aby podjąć szczepienia właściwe. Dziękuję bardzo za to pytanie. I kolejne pytanie, które nasz internauta zadał. Pytanie no bardzo ciekawe. Ja sam często się zastanawiałem nad tym, jak dobrać buchaja, by zmniejszyć komórki u potomstwa. I kto z Państwa udzieli odpowiedzi, hodowcy? Może ja. Mamy program DOKO, który w bardzo prosty sposób dobierze takie buchaje, ponieważ dla krów notujemy wartość hodowlaną dla komórek somatycznych i również ten parametr jest szacowany u buchajów, to program doskonale takie zwierzęta skojarzy. Należy zwrócić się przede wszystkim do swojego inspektora nadzoru. Oni to robią, ewentualnie doradca hodowlany również. Także zachęcamy przy okazji do korzystania z usługi doradczej, dobór buchajów do kojarzeń. Także ja tylko jeszcze dodam, że oprócz doboru dobrego buchaja też pilnujemy imbredu w stadzie, tak? Doprowadzamy do sytuacji, że nie rośnie nam spokrewnienie i też nie występują nam tutaj defekty genetyczne, które też powodują, że nasze krowy chorują i się źle rozwijają. Bardzo dziękuję Ci, Waldku, za tą odpowiedź. I kolejne pytanie. Co sądzi Pan o leczeniu mastitis bakteriofagami? Czy badania obecne prowadzone są obiecujące na przyszłość? No rzeczywiście, bardzo ciekawe pytanie i któż z Państwa odpowie? Ponieważ jakoś tak się może z grona obecnego czuję bardziej związany z nauką, to pozwolę sobie odpowiedzieć. Na razie trudno w tej chwili powiedzieć, zwłaszcza na naszym polskim rynku, jakie to są efekty, ale one bezdyskusyjnie będą obiecujące, mogą stanowić absolutną alternatywę do antybiotykoterapii, a będziemy zmierzać w takim kierunku, aby ograniczać liczbę stosowanych antybiotyków, więc myślę, że tak, tylko no nie ma w tej chwili jeszcze takich jasnych odpowiedzi,
i jasnych. Ja sam takich tub też przyznam szczerze nie znam, a bardzo się interesuję tymi wszystkimi nowymi rozwiązaniami, które są na rynku. Nie spotkałem, udało mi się przeczytać kilka prac naukowych w tym temacie i są one obiecujące, co raczej będzie sugerowało dla nas to, że one w przyszłości się pojawią jako dobry produkt. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby dopowiedzieć? Temat bakteriofagów bardzo ciekawy. Sporo filmów na ten temat się pokazuje na National Geographic, na Planet. Rzeczywiście temat jest no, na czasie. Przed nami kolejne pytanie. Hodowca pyta, jakie są skutki zbyt wczesnej stymulacji wymienia przed dojem? Zapraszam do odpowiedzi. Może ja wezmę to pytanie na siebie. Jakby tutaj no nie mamy żadnych skutków zbyt wczesnej stymulacji, tak? Jakby ważne jest to przede wszystkim, żeby zachować ten czas, żeby ta stymulacja wymienia trwała, przynajmniej te 60-90 sekund, tak, aby to oddawanie mleka było procesem płynnym, aby ten przepływ mleka w czasie doju był prawidłowy. Więc tutaj jakby skutków żadnych nie będzie. Niewątpliwie skutkiem jest brak stymulacji. Czyli generalnie pustodój na wczesnym etapie. Natomiast zbyt wczesna stymulacja, ważne, że ta stymulacja jest. Że jest. Istotne jest, żeby ona znaczy, była. Znaczy pytanie, co pytający miał na myśli, bo może miał na myśli to, jakie są konsekwencje zbyt wczesnego podłączenia aparatów udojowych, co jest często obserwowane w naszych gospodarstwach, no to jest pierwszy pustodój, tak? Więc niesie to potężne konsekwencje wzrostu somatyki i tyle. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie dotyczy no, gronkowca, tak? Zachorowania wywołane gronkowcem. Wszyscy wiemy, że są trudne w leczeniu. No i hodowca pyta, czy w ogóle warto leczyć krowę zakażoną gronkowcem, tak? Czy warto no, pewnie też inwestować finanse w leki, w konsultacje weterynaryjne? Co Państwo na to? Tutaj do grona weterynaryjnego kieruje pytanie. No więc tak, szanowni państwo, tak jak już tutaj nasz kolega powiedział i słusznie zaznaczył, że są to zakażenia bardzo trudne, że gronkowiec złocisty jest to bakteria zakaźna, która może się głównie rozprzestrzeniać na doju. Ma też swoje specjalne mechanizmy obronne i jakby może się ukrywać przed możliwością leczenia, czy jakby przed jakby tymi naturalnymi barierami, które ma nasz, znaczy ma organizm krowy, tak? Więc tutaj jakby na pewno, jeżeli mamy taką możliwość i gronkowcem nie jest zarażona duża grupa, duży procent stada, powinniśmy myśleć o brakowaniu. To jest przede wszystkim. W drugim etapie, jeżeli nie możemy wybrakować zwierząt, rozważamy zniszczenie takiej ćwiartki, tak? Jeżeli natomiast to również nie wchodzi w grę, bo jest zbyt kosztowne, obejmuje zbyt dużą grupę zwierząt, podejmujemy się leczenia, tak? Podejmujemy się leczenia, natomiast takim najlepszym momentem na to będzie na pewno okres zasuszenia. Więc to jest taki moment w życiu krowy, w tym całym okresie związanym z dojem i później regeneracją wymienia przed kolejną laktacją, gdzie będziemy mieli szansę na to i zwiększamy szansę tej krowy na wyleczenie, tak? Więc tutaj myślę, że Sebastian też się ze mną zgodzi, że jakby to jakby jest kluczowe, więc zresztą też w swojej prezentacji o tym mówiłeś. Jeżeli mamy wysoką somatykę, podejrzewamy, mamy gronkowca, czekamy, leczymy w zasuszeniu, tak? Bo jest to ten moment, kiedy możemy mieć najlepsze efekty. Tak, słuchajcie Państwo, pamiętajmy o jednej rzeczy. Krowa jak ma gronkowca złocistego i jest on stwierdzony, to ma go już do śmierci. My możemy tylko okresowo zaleczać i poprawiać ten stan i oczywiście wykorzystujemy to w takich sytuacjach, jak powiedziała Malwina. No, nie zawsze możemy brakować krowy, nie zawsze możemy niszczyć ćwiartki, to wtedy korzystajmy z tej okazji, która jest w zasuszeniu, prawda? Lekarz będzie wiedział, jaką dobrać terapię tak, aby uzyskać jak najlepszy efekt, ale to, że ta sztuka wróci z problemem w przyszłości, to jest pewne. To tak, jeśli rozumiemy pytanie o gronkowca złocistego, natomiast tak. Uberisa, Galaxia, one znaczy, poddają Sebastian, się leczeniu. Że tak, dopowiedział, pytanie że złocisty. Było o natomiast oczywiście często się mówi o gronkowiec, tak? Mówi tak. Się tylko o gronkowiec. Tutaj w kuluarach rozmawialiśmy. Ty fajnie, Waldku, powiedziałeś, że każda zakażona gronkowcem krowa ma swojego gronkowca.
Tak, także... Tak, ale gatunki typu Uberis, ale Uberis akurat tak, jest paciorkowiec, tak? Tak, nie tylko, gronkowiec. Że pytanie mieliśmy o gronkowca. Pytanie mieliśmy o gronkowca, natomiast tak, Uberis tak, czy tak, Agalakcie to jest akurat paciorkowiec, się, tak? Także tutaj jakby możemy mieć do czynienia z gronkowcami koagulazo ujemnymi, tak? To wiem, ja już też się przyzwyczaiłem do tego, że jak hodowca mówi gronkowiec, to ma na myśli złocistego. Tak. Więc to już taki skrót myślowy. No, mamy grupę jeszcze gronkowców innych, ale to nie ma co w ogóle poruszać. Ale w domyśle mamy to, bo to jest to najtrudniejsze, jest to dość duże wyzwanie, z którym boryka się wielu hodowców w Polsce, więc jakby odnosimy się do tego. Dobrze, chyba wyczerpaliśmy pytanie. Chyba tak. Kolejne pytanie. Przedzdajenie czasem powoduje, że krowa puszcza mleko i mleko dostaje się do kubka z pianą. Czy nie spowoduje to rozprzestrzenienia się bakterii zakaźnych? Takie pytanko. Kto z Państwa? Przedzdajanie powinniśmy realizować po pianowaniu dopiero, więc tam się nic nie dostaje do tego kubka. Zanurzamy strzyk w kubku z pianą, piana przez tą minutę, półtorej wydziała i dopiero następuje przedzdajanie. Przedzdajanie ma na celu trzy rzeczy. Pozbyć się korka dippingowego z poprzedniego udoju, pozbyć się tego gruzu komórkowego, który zalega w zatoce strzykowej i upewnić się, że ta krowa puszcza mleko. I wtedy dopiero zakładamy aparat. Także tu przedzdajanie, a... No nie do końca by się to Słuchajcie Państwo, ja myślę, że my z tych pytań, nawet na takich spotkań, gdzie się widzimy, rzeczywiście nie przy pomocy sprzętu elektronicznego, to wiemy o tym, że w naszym kraju, wiemy o tym, myślę, że to wszyscy jak siedzimy, że dezynfekcja przeddojowa wciąż budzi wielkie niepokoje i obawy. Niemniej jednak dowodów na to, że to działa, jest mnóstwo i wszystkie pytania właściwie z Państwa strony, które się pojawiają i są związane z obawami stosowaniem piany, są właściwie bezzasadne. Mówię to na podstawie doświadczeń przeszłych, tak? Więc zyski z tytułu stosowania piany są tak duże, że o tym wszystkim można pominąć. Ale też jakby odpowiadając już na to pytanie, tak? Jeżeli w tym to mleko dostanie się, jakby tutaj nie ma żadnego realnego zagrożenia, tak? No bo jakby mamy, jest to preparat dezynfekcyjny, który jakby jego funkcją jest zabicie bakterii, więc nie spowoduje to żadnych negatywnych skutków dla... No za każdym razem w każdym środku do dezynfekcji używamy pełnego kubka. Dokładnie. Czyli to, co nam wyleci, nieznacznie tylko rozcieńczy. No owszem, jeśli, tak jak Malwina wspominała w swojej prezentacji, w dippingu zrobimy tak, że raz napełnimy cały kubek bezwzwrotny i zrobimy kilka krów, tak. No to wtedy rzeczywiście ta skuteczność może być za niska i efekty mogą być odwrotne. Ale jeżeli będziemy pilnować tego, aby ten kubek był pełny, tak, to ryzyko jest jakby znikome, tak? Technika ważna jest. Technika. Ale pociągniemy ten temat piany, słuchajcie, bo jest kolejne pytanie. Co jeśli piana zostanie na strzyku? Czy to dobrze, czy to źle? To nic. Czy to coś szkodzi? Bo to rzeczywiście parę razy na czacie to pytanie zostało zadane. Ja, czyli... ja się po prostu tak zastanawiam, dlaczego hodowcy tak bardzo boją się tej piany. Tak, no właśnie, tak właśnie. To jest tak, krótka odpowiedź. Czy odpowiedź to jest krótka. To są środki dezynfekcyjne na tyle łagodne, że jeśli jedną, dwie, trzy krowy nie wytrzemy i założymy na to aparat udojowy, to się nic nie stanie. Jakbyśmy zrobili tak na wszystkich krowach, no jest szansa, że rzeczywiście może wyjść substancja hamująca w mleku. No niemniej jednak nikt tak docelowo nie zrobi. Jedną, dwie, trzy krowy, jak się pomyli, absolutnie nic się nie stanie. Proszę Państwa, i kolejne pytanie. Tu jest pytanie skierowane do którejś z pań, bo tu wyraźnie hodowca napisał, czy spotkała się pani z opiniami, że środki do post-dippingu zawierające chloroheksydynę są w stanie niwelować hiperkeratozę stopnia drugiego? No bardzo poważne pytanie, do grona weterynaryjnego kieruję. Podejrzewam, że to chyba do mnie, skoro ja mówiłam o post-dippingu i całej rutynie doju, więc ja się tutaj odniosę do tego. Jeżeli chodzi o możliwość niwelowania hiperkeratozy przy zastosowaniu środków do post-dippingu, to tak, spotkałam się z takimi opiniami i jest to jakby możliwe, natomiast nie jest to związane z substancją czynną chlorheksydyną, jest to związane z dodatkiem substancji pielęgnujących, które jakby mogą
przyspieszać regenerację, strzyków i w ten sposób przyczyniać się jakby do odwrotu tej hiperkeratozy u krów, tak? Więc jakby coś takiego jest jakby spotykane, natomiast nie wiążmy tego z chlorheksydyną, tylko raczej z dodatkiem tych substancji pielęgnujących wymię, tak? I tylko jedna drobna rzecz, jeśli jest wynicowanie hiperkeratoza poziomu drugiego, to nic z tym nie musimy robić. Trzeci, czwarty to tak, to jest powód do zmartwienia, a dwa to jest jeszcze powód do tego, żeby się cieszyć, że jeszcze tak źle nie jest. Myślę, że wyczerpana odpowiedź. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Kolejne pytanie, proszę Państwa, dotyczy tematu poruszanego przez panią dr Katarzynę, tematu antybiotyków. I pytanie poważne. Myślę, że pani doktor odpowie. Jakie będą konsekwencje dla farmy, która nie dostosuje się do regulacji, to znaczy będzie używać za dużo antybiotyków? Drodzy Państwo, ja tu chciałabym podkreślić raz jeszcze, że antybiotyki ma prawo ordynować wyłącznie lekarz weterynarii. I to lekarz weterynarii odpowiada za to, co zaleci hodowcy w leczeniu zwierząt. Dzięki nowemu systemowi, który inspekcja weterynaryjna aktualnie tworzy, wszystko będziemy mieć jak widoczne jak na dłoni. To, ile antybiotyków było zastosowanych w leczeniu zwierząt i w przypadku stosowania ich w nadmiernej ilości, na pewno takie gospodarstwo będzie, zarówno gospodarstwo, tak, jak i lekarz weterynarii prowadzący, opiekujący się tym stadem, będzie poddawany kontroli, dlaczego tak się dzieje, że w tym akurat miejscu zamiast profilaktyki stosujemy za dużo środków przeciwdrobnoustrojowych. Inna sprawa to jest w przypadku, kiedy te środki będą stosowane niewłaściwie, może dojść do konsekwencji takich administracyjnych, kiedy to nie będzie generowany dokument łańcuch żywnościowy i zwierzę nie będą mogły być przekazane do, na przykład do uboju, tak, albo będą stada blokowane. Ale to już takie naprawdę, w przypadku naprawdę dużych uchybień i drastycznych zaniedbań. No tutaj hodowcy nie odpuszczają z tematami antybiotyków. Mamy kolejne pytanie. Jak będzie wyglądać zasuszenie krów z problemami w momencie zakazu stosowania antybiotyków? Hodowca kontynuuje pytanie, czy będzie konieczne każdorazowo wykonywanie antybiogramów i kto będzie upoważniony do wykonywania takich badań? Także jakby pani doktor mogła pokontynuować odpowiedź. Jeśli chodzi o znowu o możliwość ordynowania leczenia, to tak jak już tu wielokrotnie mówiłam, to tylko lekarz weterynarii i to lekarz weterynarii decyduje, jaki środek przeciwdrobnoustrojowy właśnie po wykonaniu antybiogramu. Więc poza tym lekarz będzie musiał wpisać do książki leczenia zwierząt informację, dlaczego akurat taki antybiotyk, a nie inny został zaordynowany i będzie musiał udowodnić, że takie badania wykonał. Więc tutaj tak już wiadomo, że to lekarz weterynarii jest osobą upoważnioną i właściwą do wykonywania tych badań dodatkowych do antybiogramu. A jeżeli chodzi o pytanie znowu dotyczące zakazu, tak, antybiotyków. Tak jak mówiłam, nie mamy zakazu stosowania antybiotyków. Musimy te środki stosować rozważnie właśnie po wykonaniu antybiogramów i mając do tę pulę, która jest dla nas dostępna i ona będzie tak samo prawdopodobnie dostępna po wejściu w życie nowego rozporządzenia. Jeśli można dodać, bo tak coś czuję przez skórę, że jeszcze by hodowca chciał to usłyszeć, właśnie tak jak pani doktor wspomniała odnośnie z punktu widzenia takiego terenowego, jak to będzie wyglądało, nie będzie to pewnie specjalnie odbiegało od tego, jak jest w krajach zachodnich, czyli możemy po ograniczeniu, prawdopodobnie w zasuszeniu z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie będziemy stosowali antybiotyków do wszystkich ćwiartek, do wszystkich krów, dostaną tylko te problematyczne krowy, kryteria co i jak to później. Jeśli lekarz będzie chciał użyć antybiotyków o szerokim spektrum działania, czyli tych z grupy important antibiotics, to będzie musiał to udowodnić, że na te proste antybiotyki jest oporność,
Dokładnie tak. I wtedy będzie mógł użyć tych bardziej złożonych antybiotyków, a przypomnę, że dzisiaj w zasuszeniu używamy głównie złożonych antybiotyków i je będziemy musieli ograniczyć. Każda krowa na pewno będzie miała zalecenie, aby dostała CHOP, o którym wspominałem. No dokładnie, bo jakby zmierzamy w tą stronę, tak, tego selektywnego zasuszania krów, dokładnie. Jednak tutaj idziemy w jakby takie wszystkie czynności, które mają na zadanie profilaktycznie wspomagać, tak, nas tak. I te zwierzęta, jeżeli mamy właśnie, tak jak mówiłeś o tych czopach, więc tutaj to wszystko zmierza w tą stronę, a antybiotyki w odwrócie. To słuchajcie Państwo, nie jest odkrywanie niczego nowego, tylko to jest wprowadzanie tego, co już się sprawdziło w innych krajach, tak. Ograniczania stosowania antybiotyków, o którym mówimy, już działa w Holandii, już działa w Danii, już działa w Niemczech, już działa we Włoszech, już działa we Francji. U nas nie działa. U nas musi zacząć działać. U nas następuje wzrost zużycia antybiotyków niestety. Należymy do trzech europejskich krajów. My, Bułgaria i ktoś jeszcze. Teraz Grecja. Grecja, tak, Grecja. Tak. W ciągu kilku ostatnich lat ten wzrost był dość poważny. No coś musimy z tym zrobić, bo to nie ulega kwestii. Zabraknie antybiotyków do leczenia ludzi po prostu. No. Antybiotykooporność, niestety no. Problem poważny. Ja bym chciał nawiązać do tematu naszej konferencji, lepiej zapobiegać niż leczyć, bo antybiotyki to już jest skutek, prawda? My już leczymy te krowy, to jest to, czego nie chcemy pożądać, tak? No i tutaj jeden z hodowców pyta, no on fajnie nawiązał do tematu konferencji, no skoro lepiej zapobiegać niż leczyć, temat nośny, a propos COVID-u, szczepienia. No więc jest pytanie o szczepienia u bydła, tak, hodowlanego i może zacytuję hodowcę, a co państwo sądzą o szczepionkach komercyjnych, autoszczepionkach, które są dedykowane na problemy somatyczne w stadzie? Ja bardzo proszę właśnie, żebyście coś powiedzieli o tych szczepieniach u krów, jak to właśnie, to się wpisuje, prawda, w tą naszą ideę, lepiej zapobiegać, a szczepienie Boże, zapobiega, tak? Pani Malwina, proszę. No nie ulega wątpliwości, że szczepionki to jest przyszłość, szczepionki to jest to, co chcemy promować, to jest profilaktyka, na której nam zależy, abyśmy mogli wspierać aktualne trendy związane z ograniczeniem stosowania antybiotyków, tak? Niemniej jednak, no, pytanie jest tak rozległe, a temat jest tak duży, że zachęcałabym Polską Federację do zorganizowania oddzielnego panelu poświęconego szczepieniom i autoszczepionkom i ogólnie super wszystkim pomysł. Działaniom, które miałyby tutaj na celu wsparcie odporności zwierząt, bo to nie tylko szczepionki czy autoszczepionki, ale również szereg innych preparatów i substancji, które wspierają odporność zwierzęcia, tak? Jakby tutaj wszystko zależy od tego, jaki jest problem na stadzie, wszystko zależy też od tego, jakie mamy bakterie, z czym się boryka stado i też jakby tutaj zachęcamy do tego, aby konsultować się z lekarzami weterynarii, którzy te stada prowadzą, bo to oni mają największą wiedzę o tych krowach, największą wiedzę o tym stadzie i będą w stanie doradzić, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie z różnego typu preparatami, tak? Niemniej jednak, no, wyniki badań czy wyniki wprowadzenia profilaktyki w wielu gospodarstwach przyniosły pożądane efekty i myślę, że będzie to szło w tą stronę, że coraz więcej tych nowych preparatów będzie się też pojawiało. Więc myślę, że tutaj warto byłoby w ogóle... Tak jest zresztą cel tego nowego rozporządzenia, dokładnie. Obniżenie dokładnie. Obciążeń administracyjnych i zwiększenie dostępności i wiedzy na temat różnych innych produktów leczniczych, takich jak właśnie szczepionki. Będziemy mieć bazy danych, unijne bazy danych, które będą, unijną bazę danych produktów leczniczych weterynaryjnych, która będzie dostępna dla każdego, nie tylko dla lekarzy weterynarii, ale również dla hodowców i tam będziemy mieć wszelkie informacje na temat dostępnych szczepionek. Mało tego, poza nazwą i wskazaniami będziemy mieć informacje, w jakim państwie one są dostępne i tak, czy będziemy mogli takiego produktu użyć u nas, czy nie. Także również tak stosowanie produktów, to, że hurtownie i będą pozwolenia na dystrybucję hurtową będą ważne w całej Unii. Będziemy mogli korzystać z produktów dostępnych i dopuszczonych do obrotu w całej Unii, także to też ma na celu właśnie no to bardzo zwiększenie zmieni. Dostępu do profilaktyki. To zmieni mocno naszą rzeczywistość. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Sebastian, coś jeszcze? Coś dodać? Nie, tym razem nie. No, dziękuję przy okazji za pomysł, temat
na konferencję, albo przynajmniej na jakiś większy panel, no, temat szczepień, rzeczywiście, na czasie i u naszych zwierząt też warto troszeczkę więcej o tych szczepieniach wiedzieć. Słuchajcie, kolejne pytanie techniczne. Jak wycierać strzyki? Czy można zarażać strzyki między sobą, czy powinno się używać jednego rogu ręcznika dla każdego strzyku? Także tutaj takie pytanie techniczne hodowca skierował. Kto z Państwa? To jest takie, a tym razem już pozwolę się zabrać głos, bo czuję tak, prawda, silne nawiązanie do filmu, który mieliśmy możliwość obejrzeć. Słuchajcie Państwo, może i wydaje się w tym pytaniu, że jest to logiczne, tak? Że w ten sposób możemy zakażać. Jednakże z drugiej strony, no nie wpadajmy w paranoję. Myślę, że tak. Jeśli chodzi o tematykę naukową w tej kwestii, to mi się do tej pory nie udało znaleźć jakiegokolwiek dowodu, które by potwierdzało, że rzeczywiście trzeba używać każdego osobnego rogu. A myślę, że to tylko nauka nam jest w stanie czegoś dowieść, bądź nie, bo nasze spostrzeżenia są zawsze subiektywne. Drugie, słuchajcie Państwo, no miałem przyjemność z racji tego, że przygoda moja 20 lat trwa z tematyką mastitową, to chyba już w każdym kraju Europy widziałem, jak wygląda przygotowanie krów do doju. Oczywiście zależy to od zróżnicowania i nigdzie nie widziałem, aby jeśli były używane chusteczki, to żeby każdy osobny róg był używany. Słuchajcie, a jeszcze na koniec, jeśli byśmy chcieli oznajmić osobom dojącym, że no, słuchaj, ty to źle robisz, to każdy róg trzeba osobno. Oni są tak obciążeni pracą, że mi się wydaje, że to trzeba by trochę nie mieć sumienia, żeby jeszcze im coś takiego nakazywać. Więc reasumując to wszystko, ja nie widzę takiej potrzeby, żeby tak było. Po pierwsze, może zacznijmy najpierw stosować pianę, tak? Żeby mówić o takich szczegółach. Na razie jako średnia krajowa to my jej nie stosujemy, więc ją zacznijmy po prostu stosować. A takie niuanse jak czy mamy użyć cztery rogi, czy jeden wspólnie, to myślę, że to jest jakiś kolejny etap, na razie dość mało istotny. No i dodałabym jeszcze tutaj ten sposób wycierania tych strzyków, tak? Tak, no bardziej oczywiście. Na tym się skupmy, na tym, żeby tą końcówkę strzyka tak, dokładnie to wytrzeć. Rzeczy. To jest ważniejsza rzecz niż to, iloma rogami będziemy ile krów wycierać. Tak jest. Bardzo dziękuję za tę bardzo wnikliwą odpowiedź. Mamy teraz pytanie do pani Renaty, przedstawicielki Hochlandu. Pytanie dotyczy sytuacji mleczarstwa w czasie pandemii, może dokładnie zacytuję pytanie, czy obecna sytuacja pandemiczna na świecie i w Polsce wpływa na procesy produkcyjne w mleczarniach i czy trendy, które są na świecie, pokrywają się, czy są podobne, czy różne od trendów w Polsce? Zacznę od tej części końcowej pytania. Rynek mleczarski jest jak naczynia połączone. Jeśli w jednej części świata, w Europie czy w Nowej Zelandii coś się dzieje, to to wkrótce dzieje się na całym rynku mleczarskim. I rzeczywiście pandemia spowodowała przede wszystkim przerwanie łańcuchów logistycznych, bo został utrudniony transport między kontynentami. Wiemy, że trudno było wynająć i znaleźć kontenery, więc tutaj z jednej strony mieliśmy zaburzenia, z drugiej strony bardzo ucierpiała gałąź Horeca, czyli związana z hotelami i gastronomią. Ale producenci starali się dostarczyć na rynek jak najwięcej produktów, tak żeby zabezpieczyć potrzeby konsumentów. I rzeczywiście konsumenci zaczęli wracać do produktów mleczarskich i ta konsumpcja w tej chwili mocno rośnie. Ja powiem, że w tej chwili to bardzo mocno na rynek mleczarski wpływają inne gałęzie, czyli na przykład cały przemysł paszowy, wiemy jakie są ceny pasz, ceny nawozów. To powoduje wzrost kosztów produkcji, to wpływa na rynek mleczarski, na produkcję mleka. W Europie w tej chwili, w Polsce mamy więcej
produkujemy więcej mleka niż w poprzednim roku, ale to jest niewiele więcej, tylko 0,2%. Natomiast inni duzi producenci, tacy jak Niemcy czy Francja, niestety mają niższą produkcję niż w poprzednich latach. I to wpływa mocno na rynek mleczarski. Pani redaktor, jeszcze jedno pytanie, pozwolę sobie zadać. Tak. Jak mleczarnia, wy jako mleczarnia Hochland Polska, wspieracie hodowców, aby produkowali to mleko najwyższej jakości? Tak jak powiedziałam w mojej prezentacji, staramy się wspierać naszych hodowców codziennie. Mamy w terenie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy doradzają naszym dostawcom mleka i można skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia, ale nie poprzestajemy na tym. Często korzystamy też z wiedzy eksperckiej, takiej zewnętrznej. Staramy się też na bieżąco szkolić i zdobywać wiedzę, nową wiedzę, bo wiemy, że rzeczywistość wokół nas się zmienia. A tak jak wspominałam, też na przykład dopłacamy za niski poziom komórek somatycznych. Jeśli rolnicy osiągają takie wyniki, to nagradzamy to. Ja tylko wspomnę, że w rejonie, gdzie pracuje mleczarnia Hochland, 80% hodowców korzysta z oceny wartości użytkowej. Także tak, również to także finansujemy. To jest najlepsze narzędzie, trzeba tu podkreślić, że w procesie całej profilaktyki korzystanie z narzędzi, jakie oferuje ocena, którą prowadzi Polska Federacja Hodowców Bydła, no póki co nikt nie wymyślił nic lepszego. Także warto korzystać z oceny. Zachęcamy. Zachęcamy. I to fajnie, że mleczarnia też wspiera. I jednogłośnie. Że tu całe grono eksperckie wszystkich zachęca, żeby z tej oceny korzystać, ale także ze wszystkich usług, które są budowane na ocenie wartości użytkowej. Żeby te raporty czytać przede wszystkim. I czytać raporty ze zrozumieniem. Tak, tak. I tu całe grono ekspertów pomaga nam w tym rozwijać to wszystko. Proszę Państwa, kolejne pytanie techniczne znowu. Czy macie jakieś metody zasuszania ćwiartki w czasie laktacji? Pewnie mowa o niszczeniu. No właśnie pytanie, czy... Tak, słuchajcie Państwo, ale spotkanie jest dla hodowców, a taką czynność powinien wykonywać lekarz weterynarii. Tak, takie metody są. Lekarze znają tę metodę i proponowałbym się z tym pytaniem udać do lekarza weterynarii, który jest najbliżej. Zgadzam się z tobą w 100%. Dobrze, dziękujemy bardzo za to pytanie. I jeszcze mamy takie bardzo szczegółowe pytanie od hodowcy, który wręcz opisuje pewną sytuację, więc pozwolę sobie to odczytać. Hodowca pisze: mam kilka sztuk, które po nocy mają bardzo brudne strzyki. Zaschnięty brud, mówiąc wprost. I nawet bardzo dobre ścielenie po wieczornym udoju niestety nie pomaga. Jak w takich przypadkach ułożyć sobie rutynę doju? Przed zdajanie, przed porządnym umyciem, jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. W którym momencie zastosować pianę? Co zastosować po umyciu i przed zdajaniu? Takie studium przypadku. Słuchajcie Państwo, temat myślę, że tak w takiej tradycyjnej pracy często się zdarza. I na to odpowiedź jest prosta. Jeśli wymię jest na tyle brudne, ale suche, że nic z niego nie spływa, to używamy tylko i wyłącznie piany. Czyli nanosimy pianę, dajemy odpowiedni czas i to wycieramy. To jest kwestia wprawy, żeby się tak nauczyć robić. Kiedy używamy wody? Wody używamy wtedy, kiedy coś nam z tego wymienia spływa. Więc trochę trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, nie widząc zwierząt, ale no generalnie, jeśli nam coś spływa, używamy wody, natychmiast osuszamy i używamy piany. Jeśli wymię jest suche, to to, co jest ponad strzykiem, nas nie interesuje. Cała skóra może być pokryta kałem wyschniętym i on nie spadnie. Nikomu nie będzie przeszkadzał, tak? Ale jeśli to spływa i może nam wpłynąć do kubka udojowego, to użyjmy wody i natychmiast wytrzyjmy te. I powiedziałbym tyle, i natychmiast wytrzyjmy tą pianę i powiedziałbym, że to właśnie w takich gospodarstwach powinna być stosowana piana.
A jeszcze tam hodowca ma wątpliwości, słuchaj, co do tego, czy wykonywać przeddajanie, bo sobie nie może wyobrazić tego, jeżeli... No, pianę na nosie robi przeddajanie. Właśnie. To myślę też taka cenna wskazówka, nie? Bo to... No, łatwiej jest przedzdajać, jak jest piana. Jest to mniej drażniące dla krowy, łatwiejsze dla osoby zdajającej, no właściwie same korzyści. Bardzo fajnie nam się, proszę Państwa, rozmawia. Pytań jest całe mnóstwo. Ramy czasowe, które żeśmy sobie określili, po prostu nie pozwalają nam, mimo najszczerszych chęci, odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale wszystkie pytania mamy zarejestrowane, także nie pozostawimy tych pytań bez odpowiedzi. Zachęcamy do zaglądania na Facebooka, na naszą stronę Ocena i Hodowla Bydła PFHBiPM. Tam na pewno te odpowiedzi się pojawią. Myślę, że wiele tych pytań też jest dla nas pomysłem na ciekawe artykuły, które będziemy publikować w hodowli i chowie bydła. Także zachęcam do czytania, zachęcam do odwiedzania naszej strony, zachęcam też do odwiedzania naszej strony internetowej Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, gdzie oczywiście też mnóstwo informacji ciekawych się pojawia. Także zachęcamy do lektury. Pytania żeśmy skrzętnie zapisali, także nie zostaną one pominięte i nie zostaną pozbawione odpowiedzi. Proszę Państwa, zakończyliśmy quiz. Jest mi bardzo miło poinformować o trzech osobach, które wygrały. Dwie panie i jeden pan. Pani Natalia z Lubina, pan Arkadiusz z Arcugowa i pani Krystyna z Warszawy. Ze względu na przepisy RODO, no tylko niestety takie informacje możemy podać, ale ze zwycięzcami tego konkursu skontaktujemy się drogą mailową i te wspaniałe zestawy do dippingu ze środkami do higieny doju w bardzo przydatnej skrzyneczce dostarczymy do naszych zwycięzców. Jeszcze tylko przypomnę, że nasze przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia Funduszu Promocji Mleka. Za to wsparcie oczywiście dziękujemy. Przypomnę, że na Państwa adresy mailowe, a do niektórych hodowców w formie fizycznej zostanie dostarczona ankieta, w której poprosimy Państwa opinię, o Państwa opinię na temat naszego webinarium, naszej konferencji. Ale nasza konferencja to nie tylko nasze dzisiejsze spotkanie. Jutro na tym samym kanale będą Państwo mogli zobaczyć drugą część, którą dla Państwa przygotowaliśmy. Są to filmy, które były nagrywane podczas warsztatów terenowych w gospodarstwach hodowców, które organizowaliśmy przez cały październik, które poprzedzały naszą dzisiejszą konferencję. Także zachęcam, jutro o godzinie 19 odbędzie się premiera tych ciekawych materiałów. Na pewno Państwo będą mogli się tam rozpoznać. Będą ludzie, którzy bardzo mocno się zaangażowali w te warsztaty. Także zachęcam, jutro o godzinie 19 na premierę tych filmów, które były nakręcone podczas warsztatów. Proszę Państwa, na dzisiejszy webinar zapisało się bardzo wielu hodowców. Chciałbym Państwu przybliżyć troszeczkę statystyk. Ponad 1100 osób zapisało się na nasz webinar, co jest naprawdę bardzo wielkim sukcesem. Wielkie ukłony w kierunku hodowców z województwa wielkopolskiego, bo ich w naszym gronie było najwięcej. No i myślę, że zainteresuje też Państwa struktura płci. No tutaj dominują panowie, 65% uczestników naszego webinarium stanowią właśnie mężczyźni, ale pań jest 35% wśród oglądających. Także myślę, że też fajnie, że panie są. No i tutaj też panie są reprezentowane w naszej grupie eksperckiej w większości. Także tak, chciałem to podkreślić, że panie w naszej grupie eksperckiej są w zdecydowanej większości. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to webinarium. Dziękuję naszym prelegentom za bardzo dobre, merytoryczne wykłady. Polecamy się na przyszłość. Tutaj tematy zgłosiliście, więc będziemy się do Was zdecydowanie odzywać. Jutro jeszcze raz wszystkich zapraszam na 19 na premierę filmów z warsztatów somatycznych. Spora garść ciekawej wiedzy. Dziękuję wszystkim, żeście dotrwali
do tej późnej pory. Wiele osób już pewnie o tej porze zazwyczaj w tygodniu śpi, ale mamy weekend. Tego weekendu Państwu życzę, jest to specyficzny weekend, życzę dobrych wspomnień przede wszystkim podczas tego weekendu. Dobrych wspomnień, bo to taki czas wspomnień i warto je mieć, ale również odpoczynku. Życzę wszystkim naprawdę wszystkiego najlepszego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.